Witam Państwa bardzo serdecznie na moim wieczorze autorskim. Nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem autorem książek, blogerem, a dzisiaj spotykamy się tutaj z okazji trochę spóźnionej warszawskiej promocji mojej nowej książki, najnowszej książki, która nosi tytuł Nie dzieci róża, czyli tajna historia Czech. Bardzo się cieszę, że Państwo zgodzili się i chcieliście poświęcić swój czas na spędzenie tutaj w tym lokalu tych kilkudziesięciu minut. Dziękuję. Tak, żeby było trochę swobodniej, słychać mnie, mam nadzieję, przez ten mikrofon. Słychać, wszyscy słyszą. Na pomysł, żeby napisać książkę o Czechach, wpadłem bardzo dawno. Wpadłem w trakcie pisania trzeciego tomu Baśni jak niedźwiedź i to było takie dość oszałamiające przeżycie, bo ja się, to było tak, jakbym wpadł w jakiś wielki dół, pełen różnych splątanych kłączy. Tyle było wątków, kiedy zacząłem pisać trzeci tom baśni. Wątki brytyjskie mieszały się z czeskimi, a to wszystko mieszało się z Polską i pomyślałem sobie, że niestety nie uciekniemy od tych Czech, nie uciekniemy od historii Czech i trzeba ją będzie jakoś opowiedzieć. Nie jest to łatwe, dlatego że po polsku się prawie nic o Czechach nie publikowało. Teraz to się trochę zmieniło i tych książek na temat Czech jest więcej. No, są jakieś sesje naukowe poświęcone husytom, XVII wiekowi w Czechach, wojnie 30-letniej i innym historiom z Czechami związanym. Ale ciągle tego jest za mało i to jest opowiadane w konwencji takiej, że która zakłada, że Czesi to są tacy trochę bardziej cywilizowani Polacy. To są, jak powiedział pan Lech Jęczmyk ostatnio, kiedy się z nim widziałem w Radiu Wnet w czasie naszego spotkania, że Czesi wcześniej zeszli z drzewa niż Polacy. Polacy zeszli później i przez to Czesi są lepsi, mają lepszą historię, więcej im się należy, są bardziej cywilizowani. To nie jest tak, jak wiemy. Natomiast ta historia Czech rzeczywiście jest szalenie istotna. Ja spróbuję opowiedzieć, dlaczego ona jest istotna. Głównie z tego powodu, że w mojej ocenie Czechy to jest po prostu ekspozytura polityki brytyjskiej na Europę Środkową. To jest taka zainstalowana tutaj w Europie Środkowej mina, która służy do odpalania i robienia kłopotów, kiedy Niemcy zaczynają przesadzać z aspiracjami. Tak było dawniej, bo w pewnym momencie Czesi stracili na znaczeniu, ponieważ no, po wojnie 30-letniej przestali się w ogóle liczyć i no, właściwie zniknęli jako naród, zostali odtworzeni, można by powiedzieć. Przywrócono im jakość w XIX wieku, odtworzono język, stali się pełnoprawnym członkiem społeczności międzynarodowej, no i znowu ich, jakby to powiedzieć, awansowano. Tak? No kto ich awansował? No Brytyjczycy ich awansowali, Amerykanie ich awansowali, tak? No bo oni są najbardziej potrzebni Brytyjczykom i Amerykanom do robienia jakiejś polityki w Europie Środkowej. Ja w tej książce ominąłem temat najważniejszy, który będzie poruszony w drugim tomie czeskim, bo jak Państwo widzicie, to jest tak, że niestety nie można tego wszystkiego zamknąć w jednej książce, nawet jeżeli ta książka liczy sobie 300 stron, że trzeba zawsze sobie otwierać tę furtkę, bo ja tutaj nawet nie doszedłem do takich problemów jak prezydent Beneš, dobrze powiedziałem, Edward Beneš był prezydentem czy premierem? Premierem. Jak premier Beneš i prezydent Masaryk i wszystkie pomysły na stworzenie jakiegoś tworu, jakiejś Unii Czesko-Polskiej, do której wiele osób wzdycha. Jest to pomysł, uważam, z gruntu fałszywy. On oczywiście może być zrealizowany w tych warunkach, które mamy dzisiaj, ale to i dalej będzie pomysł fałszywy. Natomiast przed wojną te wszystkie pomysły opierały się o taką
taką koncepcję rewolucyjną. To znaczy chodziło o to, żeby Rosjanie pozbawili Polskę kresów, a to, co zostanie, będzie rezerwuarem taniej siły roboczej dla czeskiego przemysłu i stworzy się taki konglomerat polsko-czeski, który będzie przeciwwagą dla Niemiec w Europie Środkowej. Na to Polacy się nie godzą i nigdy się nie zgodzą, no bo to nas degraduje zupełnie, tak? I właściwie unieważnia. Po pierwsze, unieważnia naszą historię, unieważnia naszą kulturę i czyni z nas, no właśnie, jakieś osoby, które zeszły później z drzewa, prawda? Jakichś ludzi drugiej kategorii, którzy do tych Czechów są dokręceni właściwie po to, żeby tam obsługiwać jakieś mniej skomplikowane urządzenia i maszyny, prawda? Bo do tych bardziej skomplikowanych to jednak Czesi, prawda, się bardziej nadają. Tak to jest przedstawiane. Nawet jeżeli nie jest wyraźnie powiedziane, no to jednak czuć. Poza tym no jest taka tendencja, żeby Czechów kokietować. Mistrzem w tej kokieterii jest Mariusz Szczygieł, który sobie zrobił profesję z pisania o Czechach. To jest oczywiście wielki sukces pana Szczygła i ja mu gratuluję i winszuję, że on potrafił się tak tym zająć. Natomiast ten sposób pisania o Czechach i o ich historii jest fałszywy po prostu. Musimy to opowiedzieć inaczej. Musimy to opowiedzieć w jakiejś innej perspektywie, spojrzeć na to trochę głębiej. I ponieważ mamy marny dostęp do źródeł i marny dostęp do nawet opracowań, które są gdzieś tam wydawane, no jakoś czymś musimy się posiłkować. I ja wpadłem na taki bardzo szczęsny pomysł, uważam. Ja będę ten pomysł wykorzystywał jeszcze wielokrotnie, dlatego że to jest dobry pomysł, żeby posłużyć się autorami, posłużyć się literaturą. Żeby w tym opowiadaniu o Czechach posłużyć się literaturą, a jeszcze do tego, żeby się posłużyć literaturą, która jest z zasady uważana za trzeciorzędną, bo taka jest najlepsza. Bo tam nikt się niczym nie przejmuje i wszyscy piszą jak było. Ja mam kilka takich prywatnych, fałszywych kultów, których się nie potrafię pozbyć i które wyznaję w domowym zaciszu. Jedną z takich postaci, którym oddaję hołd, po cichutku bardzo, jest taki pisarz zapomniany, a bardzo dobry, szczery komunista, Żyd z Pragi, osoba nie do przyjęcia zupełnie z punktu widzenia ideologicznego, który się nazywa Egon Erwin Kisz. Ja Państwu polecam książki Egona Erwina Kisza ze szczególnym wskazaniem na książkę, która się nazywa Klasycy dziennikarstwa. On tam zaczyna od Lutra, a kończy już teraz, nie pamiętam na kim, ale tam są wszystkie ważne nazwiska. Wszyscy najważniejsi propagandyści świata nowoczesnego są tam umieszczeni i zdemaskowani. Ponieważ Egon uważa, że to, co my uważamy za... Egon po prostu pisze o nich jak o fantastycznych zupełnie ludziach, którzy mieli niesamowite i bardzo takie pozytywne wizje świata i wizje przyszłości. To są oczywiście z naszego punktu widzenia kwestie straszliwe, upiorne i groźne. Ale Egon w ogóle to wszystko ujawnia, jest szczęśliwy, więc możemy tam o tym po prostu przeczytać, kim oni byli w rzeczywistości. Fascynująca książka. I on popełnił jeszcze jedną ważną rzecz, bardzo istotną dla mojej pracy tutaj, napisał taką książkę Pitaval Praski. To są historie XVII, XVIII, XIX i XX-wieczne, opisujące różne kryminalne przypadki związane nie tylko z Pragą, ale w ogóle z Czechami. Oczywiście z odpowiednim takim postępowym zaśpiewem to wszystko jest napisane, z odpowiednią dozą współczucia dla rozmaitych gangsterów wszystkich tych epok, ze szczególnym wskazaniem właśnie na husytów i ta książeczka rozpoczyna się od takiego tekstu Ostatnie więzienie magistra. Z magistrem jest oczywiście Jan Hus i Kisz opisuje jego ostatnie więzienie, które odnalazł w Bazylei i które okazuje się być w czasach, kiedy on tam był, czyli w XX wieku, prywatnym mieszkaniem, bardzo dużym, z pralnią, suszarnią, pomieszczeniami gospodarczymi. No więc
to troszeczkę się kłóci z tym obrazem straszliwych cierpień Husa, który oczywiście był postacią tragiczną i spłonął na stosie, no ale był postacią tragiczną nie dlatego, że głosił prawdę, tylko dlatego, że był uwikłany w polityczną intrygę, z której nie potrafił się wyplątać. W tej krótkiej historii widać to dość dokładnie, bo widać również z jaką troską ojcowie Kościoła opiekowali się Husem, ponieważ oni się bardzo martwili, żeby Husa nie otruto w tej celi. No, a ktoś mógł go otruć. No, Czesi go modlili, oni byli jedynie zainteresowani tym, żeby Hus nie dojechał z powrotem do Pragi, bo wtedy cała impreza polegająca na tym, że mamy nieboszczyka, prawda, który jest święty i uzasadnia rozmaite zbrojne wystąpienia, nie liczy się. Więc Kisz pisze nam, że Hus na przykład był poddawany lewatywie. Prawda? To jest fascynująca informacja, bo to znaczy, że komuś zależało na utrzymaniu go przy życiu. Prawda? Bez względu na wszystko, że przecież nie robiono temu człowiekowi tych zabiegów po to, żeby go zniszczyć, tylko po to, żeby mu pomóc. Więc walka o jego życie, o to, żeby on dożył zdrowy do ogłoszenia wyroku i do procesu, wychodzi z tego tekstu na wierzch. I pomyślałem sobie, że trzeba te wszystkie teksty przeczytać troszkę dokładniej, to może coś jeszcze się ukaże. No i oczywiście się ukazało. Drugim takim autorem, którego ja tutaj wziąłem na warsztat, autorem zapomnianym jeszcze bardziej niż Egon Erwin Kisz, jest również żydowski autor z Pragi, którego już też nikt nie czyta, dla odmiany okultysta, który nazywa się Leo Perut. To jest człowiek, który chodził do klasy z Francem Kafką, czy tam do szkoły. To jest człowiek, który znał tą całą magiczną Pragę początku XX wieku. On z niej wyjechał do Wiednia, pisał po niemiecku i napisał absolutnie wstrząsający zbiór opowiadań dotyczący rudolfińskiej Pragi, który się nazywa Nocą pod Kamiennym Mostem. Ja naprawdę szczerze polecam, ponieważ wychodzą z tej książki rzeczy niesamowite. Przede wszystkim wychodzą relacje wewnętrzne dotyczące poszczególnych sił, które robiły politykę cesarstwa, czyli gminy żydowskiej, dworu oraz rodziny Rosenbergów. I to po prostu jest widoczne w tej legendzie, którą Leo Perutz nam opowiada. No jeżeli mamy opis wjazdu cesarza do żydowskiego miasta, gdzie wita cesarza Rabbi Lew, a w tym samym czasie Peder Vogt Rosenberg, agent Londynu, przygotowuje zamach na życie Rudolfa i jego ludzie spychają dwa olbrzymie blotki kamienne ze szczytu kamienicy wprost na cesarza, a w tym czasie rabi wymawia słowo i te kamienne bloki zamieniają się w dwie krążące jaskółki, dwie krążące nad głową cesarza jaskółki. No to jest niesamowita historia. No i to jest ujawnione wprost. Tak? Czyli wiemy, że był jakiś spisek, wiemy, że Żydzi ten spisek odkryli i go ujawnili, a mało tego, w tymże opisie mamy taką historię, że cesarz przejeżdża i widzi w świetle bocznej uliczki, widzi piękną Esterę, żonę Mordechaja Meisla, największego finansisty ówczesnego getta. Oczywiście zakochuje się w niej, dochodzi do tragicznej miłości i romansu, który trwa bardzo długo i to wszystko ma niesłychany koloryt, bo żeby utrzymać tę zależność cesarza od miasta żydowskiego, Rabbi Lew wychodzi nocą pod most nad Wełtawie i sadzi tam krzak rozmarynu i krzak dzikiej róży, one się splatają ze sobą. No i w ten sposób opisane jest po prostu to uwikłanie cesarza Rudolfa no w sprawy finansowe w getcie, po prostu powiedzmy sobie jasno. Tak? Leo Perutz opisuje to wprost. Tam jest taka modelowa historia, którą ja opowiadam, żeby czytelnicy zobaczyli, na czym polega ten cały fan, który ja mam z pisania tych książek. Na czym polega ta radość autora, że ja się zabieram za tą robotę i to jest tak fajne, tak ekscytujące i że właściwie no już nie można przestać tego robić, no bo ciągle coś nowego. I na przykładzie książki pod tytułem Nocą pod Kamiennym Mostem to jest bardzo dobrze widoczne, bo tam jest takie opowiadanie, które się nazywa Henryk z piekła.
zupełnie niesamowite, ponieważ ono dotyczy wizyty posła Beja Tunisu w Pradze, na dworze cesarza Rudolfa. No to jak ja już przeczytałem, że tam był poseł Beja Tunisu, to coś zacząłem strzyc uszami, no bo jak to jest możliwe, jaki interes ma poseł Beja Tunisu na dworze cesarza Rudolfa? No o co tam może chodzić? No i to opowiadanie jest fantastyczne, bo ono ma taki bardzo dobre zakończenie, dobry suspens, bo przyjeżdża ten poseł Beja Tunisu i wszyscy wiedzą, że cesarz, no, że to już jest schyłek, że on po prostu oszalał. Usiłują jakoś doprowadzić do wymiany not dyplomatycznych i pytają w pewnym momencie podczas tej audiencji dworzanie, Filip Lang, najważniejszy dworzanin, pyta, czy cesarz wie, kto to jest, ten facet, ten człowiek w turbanie, który tutaj się pojawił. I cesarz mówi, że wie, tak? Że to jest Henryk Twaroch, który okradł go dawno temu, a potem został powieszony z jego osobistego rozkazu, a teraz przybył z piekła po prostu. I robi się ambaras dyplomatyczny, zostają wymienione noty, Henryk Twaroch wychodzi, a potem Leo Perutz opisuje nam, jak nocą poseł Beja Tunisu, przebrany w ubranie no mniej charakterystyczne, opuszcza swoje mieszkanie i udaje się do małego domku ogrodnika, który się okazuje być jego ojcem, bo to był rzeczywiście Henryk Twaroch, który dawno temu uciekł z Pragi, wykupiwszy się z więzienia, bo miał być powieszony za kradzież. I jego ojciec pyta go, jak znajduje dwór po tylu latach. A on mówi, wszyscy zwariowali, tylko cesarz jest w formie, poznał mnie od razu. I to jest no, chyba najlepsze z tych opowiadań. Ale co tam robił poseł Beja Tunisu? No, tego się nie dowiemy z opowiadań Leo Perutza, ale dowiemy się z innej historii. Bo okazuje się na przykład, proszę Państwa, że pierwszy opis wyspy Islandii został napisany w XVII wieku po polsku, ale nie napisał go Polak, tylko Czech. Zięć Komeńskiego, zięć Jana Amosa Komeńskiego, który jako bardzo młody człowiek razem z konwojem bremeńskich statków wyruszył na Islandię. Oczywiście komentarze do tego opisu są takie, że no to był to jakiś tam młody awanturnik, który razem z tymi statkami bremeńskimi tam popłynął, bo w celach turystycznych, prawda, wybrał się na wycieczkę. No nie było takich historii, bo turystyka to jest wynalazek późny i ludzie podróżowali w interesach, prawda? A już na pewno konwój bremeński miał coś do załatwienia na Islandii, bo to nie był jeden statek, tylko kilka. No i w tym opisie najlepsze jest to, że oni zostali na Morzu Północnym napadnięci przez berberyjskich piratów. Poseł Beja Tunisu w Pradze, berberyjscy piraci na Morzu Północnym, po co oni tam przypłynęli? Jakim cudem? Kto ich wypuścił przez ten Gibraltar, że oni się dostali na Morza Północne i napadali na bremeńskie konwoje. I tak to jest jakby drugie ogniwo tego łańcucha, no a potem już trafiłem na to właściwe, kiedy dowiedziałem się, jak to wszystko połączyć. Otóż proszę Państwa, Afryka Północna do czasu, dopóki Anglicy nie zaczęli wozić tego towaru, o którym za chwilę powiem, z Indii, była jedynym źródłem czystej saletry potasowej, która jest podstawowym komponentem prochu strzelniczego. Tak więc zachowanie poprawnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy poszczególnymi stolicami a Afryką Północną i tymi bejami, którzy tam rządzili, łowcami niewolników, piratami, no, ludźmi, z którymi nikt sobie nie potrafił dać tak naprawdę rady, to jest priorytet. Oni muszą się z nimi dogadywać, ponieważ inne sposoby pozyskiwania tego surowca są niezwykle trudne. Niezwykle trudne. No, trzeba to po prostu odzyskiwać albo z czarnoziemu, jak ponoć robili kozacy zaporoscy, że pozyskiwali saletrę z bardzo żyznej ziemi, albo jak Brytyjczycy to czynili, czyli poprzez rekwizycję odchodów. Wszystkie oburki, obory, wygódki były
ustawowo własnością korony. Wszystko, co tam się magazynowało, było przez tak zwanych projectors przenoszone, zabierane i z tego była pozyskiwana saletra. Ja nie wiem, jak to się odbywało, bo technologia nie jest mi znana, ale to się tak właśnie odbywało. I saletra ta była używana do produkcji prochu strzelniczego, a było to konieczne, ponieważ jesteśmy w przededniu wojny 30-letniej. Świat protestancki i świat katolicki szykują się do ostatecznej rozprawy. Żeby mieć gwarancję, że sukces będzie po właściwej stronie, no to trzeba utrzymywać dobre stosunki z tymi strasznymi arabskimi piratami i kupować od nich tę saletrę. Po co Henryk Twaroch, poseł Beja Tunisu, przybył na dwór cesarza Rudolfa? Po to, żeby sobie załatwić wyjście na Atlantyk i na Morze Północne. Ponieważ to mógł mu zagwarantować tylko król Hiszpanii, który był spokrewniony z Rudolfem. On tam przyjechał, żeby ubić interes następujący. Coś obiecuje cesarzowi w Pradze, a cesarz załatwia z królem Hiszpanii, że berberyjskie okręty mogą pływać przez Gibraltar, nie są niepokojone. Tego oczywiście nie potwierdzimy nigdzie. Natomiast no, wszystkie poszlaki i okoliczności wskazują właśnie na to, że tak było. Tak jak mówię, dopóki Sir Thomas Rowe nie dopłynął do Indii i nie załatwił w Indiach dostaw saletry, wszystko działało w ten sposób. Oczywiście, jak pamiętamy, wojna 30-letnia nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć i konflikt ten nie załatwił niczego, tyle tylko, że po jego zakończeniu przeniósł się na ziemię Polski, prawda, która nie uczestniczyła w tym konflikcie. No i kiedy ostatni raz o tym opowiadałem, o tych całych historiach, o tych wszystkich czeskich historiach, kiedy opowiadałem w Radiu Wnet jesienią, tuż po ukazaniu się książki, no to przyszedł pan profesor Jabłonka i zapytał mnie, dlaczego ja się tak tych Czechów czepiłem, prawda? Dlaczego ja się tych Czechów czepiłem, dlaczego ja ciągle o tych Czechach opowiadam i jeszcze łączę ich z Polską? To jest szalenie ważne, bo ta funkcja czeska, funkcja polityki czeskiej, no kiedy się nie sprawdziła w przypadku Austrii, tak? Kiedy się okazało, że Czesi się nie sprawdzili jako zapalnik bomby, która rozwali cesarstwo, kiedy się okazało, że Wiedeń potrafił się dogadać i z Węgrami, i z Turkami. Czesi zostali, po prostu mówiąc brzydko i kolokwialnie, wystawieni, co się zakończyło bitwą pod Białą Górą, jak pamiętamy, i tragicznym losem czeskiej szlachty, no to Czesi zaczęli robić jakąś politykę w Polsce. Jak pamiętamy, Jana Moskomański przeniósł się do Leszna, ale w tej mojej książce najważniejszymi bohaterami są oficerowie, znani wszystkim z potopu Henryka Sienkiewicza. Są to panowie Wrzesowicz i Sadowski, którzy są albo Wrzeszczowicz, albo Wrzesowicz. Różne są formy tego nazwiska. W każdym razie Jan Weihard Wrzesowicz i Wacław Sadowski. Henryk Sienkiewicz opisuje ich na zasadzie zły policjant, dobry policjant. Wrzesowicz to jest ten zły policjant, a Sadowski dobry. Szlachetny człowiek, rozumiejący powagę sytuacji, wie, czym jest Jasna Góra dla Polski. Ich obydwu spotykamy w obozie szwedzkim pod Częstochową. Wrzesowicz jest katolikiem, ale jest renegatem, Sadowski jest protestantem, ale jest sympatyczny. No to proszę Państwa, możemy sobie łatwo wygooglać taki list Wacława Sadowskiego do lorda protektora Oliwiera Cromwella, napisany tuż przed wkroczeniem wojsk szwedzkich do Polski, kiedy on po prostu prosi lorda protektora o przysłanie 700 jezdnych, 1000 piechoty, iluś tam bębnów, no i jeszcze jakichś innych drobiazgów, ekspedycji po prostu wojskowej. W zamian za to ofiaruje swojego 8-letniego syna. Gotów jest wysłać własne dziecko do Londynu, żeby ono było gwarancją tego, że ta siła zostanie tu dobrze wykorzystana. Okazuje się jednak, że lord protektor ma inne priorytety i nie dochodzi do tego. Natomiast obydwu panów spotykamy pod Częstochową i oni zachowują się tam nader dziwnie. To znaczy oni zachowują się tak, jakby
chcieli, żeby Częstochowa się poddała, ale żeby nie została zdobyta przez Szwedów. Ja wniosek z tego wyciągam taki, że oni nie robili polityki szwedzkiej, tylko swoją. I Częstochowę chcieli zająć dla siebie, obsadzić ją swoimi najemnikami, których można opłacić z różnych źródeł, na przykład ze skarbu częstochowskiego albo z jakichś pożyczonych pieniędzy. Wrzesowicz, o czym się wspomina, ale bez wyciągania z tego wniosków i konsekwencji, to był ten pan, który przed potopem szwedzkim zarządzał żupami wielickimi, na które sobie pożyczył pieniądze w Stambule. Pożyczył pieniądze w Stambule i za te pieniądze wykupił koncesję na Wieliczkę. No to te pieniądze mógł pożyczyć w Stambule tylko od bankierów żydowskich, bo innych tam nie było. Czyje interesy reprezentował pod Częstochową? No doprawdy trudno zgadnąć, ale możemy próbować, prawda? Z tą Częstochową kłopot jest taki, że to nie jest tylko Jasna Góra i to nie jest tylko Skarbiec, ale to jest okręg przemysłowy, który tam dekadę wcześniej zbudował Wolski i Michał Sędziwój. To jest okręg przemysłowy, który był zapleczem zbrojeniowym dla cesarstwa, kiedy ono toczyło wojnę z protestantami. I kiedy szykuje się wojna w Polsce, tak samo groźna i tak samo straszna, która ma zniszczyć Polskę, ponieważ jest to kraj katolicki i on przeszkadza, skoro nie udało się zniszczyć Austrii, no to trzeba przede wszystkim opanować ten okręg przemysłowy. To jest przy granicy Śląska. To jest przy granicy Śląska, więc łatwo stosunkowo wydawało się panom Wrzesowiczowi i Sadowskiemu, że będzie to dość łatwo opanować można i przyłączyć, prawda, do krajów cesarskich, które w tym czasie mogą się już podnieść ponownie i zbuntować przeciwko cesarzowi i zbudować jakiś taki byt polityczny w środku Europy oparty o przemysł śląski, o przemysł wokół Częstochowy, o kopalnie. To jest według tego, co ja piszę, można się z tym oczywiście nie zgadzać, to są ciągłe próby odgrzania starego pomysłu Georga Hohenzollerna z początku XVI wieku, żeby zbudować tu konsorcjum polityczno-wydobywcze, które będzie po prostu decydowało o tym, jaki będzie los Europy w ogóle. No bo kto rządzi Europą Środkową, ten rządzi całą Europą. Kto rządzi Pragą, rządzi całym światem. Otto von Bismarck tak powiedział. Od tego się zresztą ta książka zaczyna. No więc ja nie zrozumiałem tego pytania, które mi pan profesor Jabłonka zadał. Dlaczego pan się interesuje tymi dwoma Czechami, skoro tam było tylu Polaków? No bo przede wszystkim czy ci Czesi są tak ważni, a ci wszyscy Polacy, którzy tam przyszli po to, żeby sobie trochę zarobić, no są całkowicie nieistotni. Bo ci dwaj, ich kontakty w Stambule i w Londynie, no są stokroć ważniejsze. Dla nas niestety to jest tak, że my postrzegamy ich jako dekoracje, że to są jakieś postaci z trzeciego planu. No byli to moim zdaniem główni rozgrywający w tej partii, którą znamy jako oblężenie Jasnej Góry. Do tego oni na pewno Wrzesowicz, nie pamiętam jak było z Sadowskim, Wrzesowicz doskonale znał przeora Kordeckiego. On jakieś tam wota wieszał nawet przed obrazem jasnogórskim, leżał krzyżem, rosił łzami posadzkę. No i generalnie robił różne przedstawienia, żeby się uwiarygodnić. Prowadził pertraktacje, których celem było poddanie Jasnej Góry. Przekonywał Kordeckiego, żeby tę twierdzę jednak poddać, no bo się obawiał, że jak ona zostanie zdobyta, no to ten Miller tam nie zostawi kamienia na kamieniu i nic się z tego nie uratuje. Wszystko zostanie zniszczone. Tak to właśnie wyglądało w mojej ocenie. Uważam, że przez to właśnie powinniśmy się interesować czeskimi generałami w służbie szwedzkiej. To jest zresztą dość kuriozalne, ponieważ oni są opisywani w książkach wydawanych po wojnie. Był taki pisarz helsztyński. To był tłumacz, pisarz i on się realizował w tych tematach. Przedziwna rzecz, bo on był, znaczy był pisarz postępowy, więc on musiał gloryfikować Komeńskiego i jego otoczenie i napisał taką książkę Uczeń Amosa, w której się wcielił w postać bohatera, Polaka, który jest jednym z sekretarzy Jana Amosa Komeńskiego. No i w tej książce Komeński jest dobry, a Wrzesowicz zły.
To jest trochę dziwna sztuka, bo no, oni obaj grali przeciwko Polsce i naprawdę trudno było wysnuć jakikolwiek wniosek, że Komeński no, chce czegoś tutaj dokonać pozytywnego, prawda? No, ale nie można było inaczej tego opisywać. No i dalej nie można, bo jak przypomina Grzegorz Braun na każdym spotkaniu, są dwa programy, programy dla studentów. Jeden się nazywa Erasmus, a drugi Comenius, prawda? I to, od tego się niestety nie uwolnimy. I to tak będzie się za nami ciągnęło. No, nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie było tych symboli, prawda? No, są to symbole ponure. No, Komeński chciał reformy świata, prawda, która się miała odbyć Ionis Mundi, tak, żeby to wszystko się odbyło poprzez przelew krwi, prawda? No i te wszystkie peany na cześć Londynu i rewolucji angielskiej, która przecież no była straszliwa, doprowadziła do zniszczenia całkowitego spustoszenia Irlandii. Musimy pamiętać, że wiele osób spośród kupców, mieszczan, polityków, szlachty Europy Środkowej, Czechów i Polaków, to byli ludzie gdańszczan, mieszkańców Elbląga, to byli ludzie, którzy byli wprost na pensji parlamentu londyńskiego. Oni dostawali pensje i byli tutaj propagandystami, ludźmi, którzy pilnowali brytyjskiego interesu w Polsce, żeby on nie ucierpiał. A on miał się tutaj z czym krzyżować, ponieważ no to była, wchodzimy w tę fazę dziejów, kiedy Paryż zaczyna rosnąć w siłę i zaczyna decydować o różnych sprawach. Tak? I te tropy francuskie, no są one są niby rozpoznane, prawda? Mamy królową Marię Ludwikę i tak dalej. Paryż jest czynny na Ukrainie, w Inflantach, Paryż jest czynny od końca właściwie XVI wieku, moim zdaniem poprzez Olbrachta Łaskiego, który szpiegiem i agentem wszystkich możliwych stolic, jakie tylko wówczas miały pieniądze, żeby tutaj swoich agentów utrzymywać. No ale XVII wiek to jest ten moment, kiedy to się nasila i Brytyjczycy muszą się mocno napocić, żeby tutaj się utrzymać. Tak to wyglądało w XVII wieku. Tak to wyglądało, jak wcześniej mówiłem, w czasie panowania cesarza Rudolfa, Praga magiczna i alchemicy. Ja jeszcze do tego wrócę, ponieważ ja tutaj pisałem o, no taką przeprowadziłem demaskację tej alchemicznej i magicznej Pragi, za którą się wiele osób zabiera i o której wiele osób próbuje opowiedzieć. Już to przez publicystykę, już to poprzez sztukę, bo też różne demaskacje artystyczne tego wszystkiego się dokonują. Natomiast tutaj innej kwestii nie ma moim zdaniem, ponad to, że jest ta cała propaganda dotycząca transmutacji metali i produkcji złota, która jest z istoty fałszywa i obliczona na różnych naiwniaków po prostu. A za tym wszystkim jest po prostu przemysł zbrojeniowy. Wszystko jest tak jak dzisiaj. Jest po prostu przemysł zbrojeniowy, o którym nikt nie może się dowiedzieć. Ta książka skręciła w pewnym momencie w rejony dla mnie samego dosyć dziwne i zaskakujące, ponieważ śledzenie tych brytyjskich wątków w historii Czech doprowadziło mnie w końcu do takich spraw bardzo już bliskich naszemu sercu, naszym sercom, naszym umysłom i naszej epoce, bo doprowadziło mnie do braci Piłsudskich w sposób dość zaskakujący, ponieważ przypomniałem sobie w pewnym momencie, że istnieje coś takiego jak manuskrypt Wojnicza. I jeszcze wtedy nie wiedziałem, kto to jest, kim był Michał Wilfried Wojnicz. I okazało się, że to był kolega Ludwika Waryńskiego. A nie dość, że kolega Ludwika Waryńskiego, to jeszcze człowiek, który próbował temu Waryńskiemu i jego współtowarzyszom ułatwić ucieczkę z Cytadeli Warszawskiej w sposób no, kuriozalny zupełnie. I ja się wtedy, pisząc ten rozdział o Wojniczu, przekonałem, że bardzo, bardzo cenną jest i bardzo ważnym zajęciem jest czytanie tych książek, które zostały napisane w PRL na temat właśnie takich
takich istot jak Ludwik Waryński i jego towarzysze, ponieważ no tam jest cała masa demaskacji, ponieważ nikt nie zamierzał ukrywać spraw istotnych. Ten Wojnicz, prowizor aptekarski, dostał skądś, jak pisze autor biografii Waryńskiego, super twarde pilniki z angielskiej stali, którymi można było przepiłować każdą kratę, no i zorganizował jakąś niesłychanie skomplikowaną ucieczkę. Taki bardzo nieprecyzyjny i złożony plan, który oczywiście spalił na panewce i został no, rozszyfrowany przez ochranę, a w końcu sami ci osadzeni stwierdzili, że już wolą iść na Szubienicę niż uciekać według tych wskazówek Wojnicza, bo się po prostu przestraszyli, że tam będą na nich czekać ludzie z karabinami, którzy chcą ich po prostu pozabijać, żeby nie doszło do, no nie wiem, do czegoś, do tego powieszenia, do jakichś demaskacji kolejnych, do czegoś, że oni mogli coś powiedzieć. No w każdym razie zrezygnowali z tej ucieczki. Manuskrypt Wojnicza to jest moim zdaniem fałszywka napisana w nieistniejącym języku, nieznanymi nikomu literami, od odwrotnej strony, od prawej do lewej, która wypłynęła we Włoszech, została kupiona w klasztorze jezuitów przez Michała Wojnicza, który z rewolucjonisty zamienił się w antykwariusza, przybył na Syberię, akurat do tego samego miejsca, gdzie siedział Piłsudski, przez chwilę tam był, następnie został przez Pekin ewakuowany do Londynu i tam zamienił się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w znanego antykwariusza. Najpierw angielskiego, a potem amerykańskiego, bo wyjechał do Nowego Jorku. Wcześniej stał się posiadaczem tego manuskryptu, którego autorem był ponoć John Dee. Tak twierdzą niektórzy, a inni mówią, że nie John Dee, tylko Roger Bacon. Roger Bacon albo Roger Bacon, jak chcą frankofile, człowiek, który jest jedną z takich najważniejszych legend Imperium Brytyjskiego, ponieważ jego się podejrzewa o wynalezienie, znaczy nie w praktyce, ale o pomyślenie wszystkich najważniejszych wynalazków XX stulecia. On w XII wieku czy w XIII wymyślił maszynę latającą, znaczy dopuścił jej istnienie. Ponoć był pierwszym człowiekiem, który dokonał w Europie eksperymentów z prochem strzelniczym, proszę Państwa. Opisał to, więc ja się zacząłem zastanawiać, na ile ten życiorys Rogera Bacona był fabrykowany przez te wszystkie lata do XIX i XX stulecia, że on się w końcu zamienił w tę taką postać niesłychanie nowoczesną. No w każdym razie jego też się podejrzewa o to, że on jest autorem tego manuskryptu Wojnicza. Michael Wojnicz, to jest ten człowiek, który doprowadził do wydostania się Bronisława Piłsudskiego z Japonii, przywiózł go do Paryża i razem ze swoją żoną Ethel utrzymywał Piłsudskiego, bo on nie miał pieniędzy. No i pewnego dnia, jak Państwo pamiętacie, Bronisław Piłsudski skoczył do Sekwany z mostu. Już nie wypłynął. Oczywiście powodów tego samobójstwa nie znamy. Są rozmaite hipotezy. Natomiast no, uważam, że trudno wierzyć, że było to samobójstwo, zważywszy na to, kim byli Wojniczowie oboje. Prawda? Byli to propagandyści nowego porządku. Ethel Lilian Wojnicz napisała najsłynniejszą, najbardziej antyklerykalną powieść, jaka się kiedykolwiek ukazała w ogóle na świecie. Ona się nazywa Szerszeń. Jest to właściwie taki skrócony i troszkę podrasowany życiorys jednego z jej amantów, Sydneya Reilly, takiego super szpiega, który również był w Japonii, zwiedzał rozmaite kraje, o nim się kręci filmy. To był ten człowiek, który później wystawił bolszewikom Sawinkowa i ponoć zginął aresztowany razem z tym Sawinkowem, bo był super szpiegiem brytyjskim. No więc wszystko wskazuje na to, że był nie tylko super szpiegiem brytyjskim, ale również super szpiegiem sowieckim i dożył spokojnie swoich dni w Moskwie. Wszystko w jego życiorysie pokrywa się z życiorysem bohatera powieści Szerszeń. Młody, uzdolniony człowiek,
pozoruje swoje samobójstwo, wyjeżdża do dalekich krain, tam przeżywa rozmaite przygody, a następnie wraca po to, by walczyć z Kościołem. A bohater powieści Szerszeń jest jeszcze do tego synem biskupa, kardynała później. Więc wszystko jest dokładnie jak w gazetach wydawanych przez Jerzego Urbana. Czyli wzory pan Jerzy ma dobre, ale trochę stare i nieco oklepane. Znaczy, no, ciągle jest to samo. Ciągle jest to samo. No i myślę, że pani Ethel Lilian Wojnicz, że ona też nie była oryginalna, że ona to gdzieś skądś skopiowała i pewnie można by było dotrzeć do tego, gdzie i skąd. Ta książka jest wstrząsająca. Ja ją przeczytałem. No jest to coś okropnego. Tam jest wprost napisane, kto był inspiracją likwidacji państwa papieskiego. Bo się okazuje, że Toskania to pełniła rolę takiej przybudówki brytyjskiej we Włoszech. Że cała ta niepodległość Włoch i zjednoczenie Włoch, które się odbywało kosztem państwa papieskiego, zostało przeprowadzone po to, żeby robotników włoskich można było przewieźć do Ameryki Południowej, gdzie oni będą zatrudnieni w brytyjskich kopalniach Saletry, proszę państwa, w Chile. Prawda? Jak sobie przypomnimy powieść od Apeninów do Andów Edmondo de Amicisa, to tam mamy chłopczyka, który szuka swojego taty i wyrusza do Ameryki Południowej i ten tata właśnie tam gdzieś pracuje w jakichś takich okolicznościach saletrzano-kopalnianych. Ja dokładnie nie pamiętam, nie chcę przesadzić. W każdym razie robotnicy włoscy znajdują pracę za morzem. W momencie, kiedy istnieje państwo papieskie, zorganizowanie tej taniej siły roboczej jest troszkę trudne, prawda? No więc się to państwo likwiduje i na jego miejsce organizuje się Królestwo Włoch, na czele stawia się dynastę. Jak państwo pamiętacie, a może nie pamiętacie, dawno temu w kinach latał, przepraszam za kolokwializm, był wyświetlany taki film, który się nazywał Pokój z widokiem. Pokój z widokiem. To jest przesympatyczna historia romansu chłopca z niższej klasy średniej i dziewczyny z domu arystokratycznego. Rzecz się dzieje we Florencji. Wszyscy bohaterowie to Brytyjczycy. Włosi są tam dekoracją. Absolutną dekoracją. Woźnice, sprzedawczynie kwiatów, obsługa kotła parowego, ktoś taki. Jakiś żebracy na ulicy zachowują się w sposób skandaliczny, walczą na noże, mordują się, nie wiadomo o co chodzi. Jedynymi cywilizowanymi ludźmi są tam Brytyjczycy. A z książki Szerszeń dowiemy się jeszcze, że najważniejszą postacią w całej Toskanii był brytyjski ambasador, bo jak policja przychodzi miejscowa po głównego bohatera, żeby go aresztować, to on ich straszy brytyjskim ambasadorem. I w ogóle generalnie wszyscy tam się straszą brytyjskim ambasadorem. Livorno jest brytyjskim portem. Cały czas pływają tam kanonierki brytyjskie i pilnują porządku. No to się jakoś tak ujawnia. I ja się szczerze dziwię, że mając to wszystko przed oczami, publicyści, bo już nie mówię o historykach, nie interpretują tego w ten sposób, ale w jakiś inny sposób. No to jest bardzo widoczne, wyraźne. Nie wiem, no może jest jakiś powód, dla którego tego nie można tak interpretować, no ale myślę, że no nie ma chyba żadnego powodu. No nikt nas nie straszy, nie ma żadnych wymuszeń. No możemy to chyba opowiedzieć, prawda? Tak myślę. To się dopiero okaże, no bo właśnie teraz po raz kolejny powiedziałem, sprawdzam, ponieważ zleciłem tłumaczenie, poprosiłem Edwarda, żeby przetłumaczył memoriał Johna Dee dla królowej Elżbiety. On się ukaże w tym szóstym nawigatorze, który przyjedzie do nas z drukarni w poniedziałek. To jest fragment tego tekstu, który jest olbrzymi i tam jest wyłuszczona motywacja, jaką się kierowały państwa, no, wyruszając na podbój innych ziem. No to chodzi wyłącznie o to,
żeby stawiać roszczenia, prawda? Nie o to, żeby powiększyć globus, żeby odkryć nowe ludy i coś im zaproponować. Od samego początku korona brytyjska wysuwa wyłącznie roszczenia. W dodatku na podstawie dokumentów, które oni mają, bo one nie zostały zniszczone. Już na samym początku dowiadujemy się, że Floryda została odkryta w 1170, tak? A Nowa Zimlia to też terytorium brytyjskie. I tego jest więcej. Więc to nie było przetłumaczone nigdy na język polski. I ja jestem ciekawy, co teraz będzie, jak myśmy to przetłumaczyli. Czy coś się wydarzy? Czy ktoś zadzwoni? Bo może nic. Więc, ale no bo wszyscy opowiadają te historie o wikingach, prawda? Jak to wikingowie pierwsi dopłynęli do Ameryki, potem czy może ktoś jeszcze, może Fenicjanie, ale tu mamy wyraźnie napisane kto, kiedy i jakie z tego tytułu można wysuwać roszczenia. Nie ma żartów, no bo wikingowie z Islandii nie wysuwają żadnych roszczeń, prawda? No bo nie mogą, nie mają takiej możliwości. Fenicjan nie ma, prawda? No Kolumb to już sprawa późna, a Brytyjczycy wysuwają roszczenia i mają na to papiery. No to być może oni dalej te roszczenia będą wysuwać. No teraz to już będzie mi raczej trudno wobec Florydy, ale wobec Nowej Ziemi to wszystko jest możliwe. Trwa wojna na Ukrainie, ona się może gdzieś tam przenieść, więc możemy być świadkami ciekawych wydarzeń. No, ja jestem ciekawy, dlaczego tak podstawowe rzeczy, jak no takie źródła ważne, nie są dostępne, nie są dystrybuowane, że nikogo to nie interesuje. Ja zapytałem wtedy na tym spotkaniu profesora Jabłonkę, co z tym Nathanem Hanowerem? Dlaczego? Aha, dobrze, przepraszam, no to profesora z liceum. No to zapytałem pana Jabłonkę, dlaczego ten Nathan Hanower? Dlaczego on nie jest przetłumaczony? Okazuje się, że jest. W XIX wieku go przetłumaczyli. I można go normalnie znaleźć i poczytać, co on tam pisze o tym buncie Chmielnickiego. Szalenie ciekawe sprawy. A w kolejnym numerze, mam nadzieję, że będzie, bo już poprosiłem pewną panią, o przetłumaczenie listów Albrechta Hohenzollerna do Zygmunta Augusta i o przetłumaczenie listów królowej Marii Węgierskiej, Marii Habsburżanki, do Georga Hohenzollerna. No i mamy pełny tekst Ordunku Górnego. To sobie go tam opublikujemy. To będzie, mam nadzieję, w czerwcu. No dziwię się, że nikt tego nie robi, no bo to koszta małe. To jest prosta sprawa. Ilu ludziom to się przyda? Przecież możemy... No, dlaczego nie? No ale dobra, nie robi się, trudno. Wtedy pan Jabłonka powiedział, albo to każdy może sobie sam przeczytać i sam sobie przetłumaczyć. Jest jedna osoba, prawda, bo się Livorno. No. Proszę, taka książka, teraz Jerozolima, autobiografia Simona Sebaga Montefiore. Mhm. Słynna rodzina, on podaje tam dane swojego... Z Livorno, jego przodek, pradziadek, znaczy mąż kuzynki Rothschilda, który między innymi założył dzielnicę pod Jerozolimą, wykupił w XIX wieku za pieniądze Rothschilda. Jest do dzisiaj dzielnica Montefiore. I to jest pan, który z Livorno właśnie wyjechał w tamtym czasie do Anglii. Zrobił tam oszałamiającą karierę. No i od tamtej pory są w ogóle te Montefiore, ale to jest starszy ród rabinacki, Żydów sefardyjskich. Także to umiejscowienie ambasadora brytyjskiego być może nie jest takie przypadkowe. Nie jest przypadkowe. Bo ja trochę też nie wierzę w to, żeby on tak przypadkiem spotkał tą córkę, bo akurat po sąsiedzku, prawda, okno w okno by. Nie, to nie. To wszystko, tam jest mało przypadków. Ponieważ ja bardzo chciałem napisać rozdział o Wallensteinie i to było wielkie wyzwanie, dlatego że tego Wallensteina opisywała straszna ilość autorów, po prostu straszna. I napisanie czegoś nowego o Wallensteinie było niesłychanie trudne.
No ale się udało, bo ten Wallenstein miał, no to był taki przedsiębiorca wojskowy, prawda, który organizował armię. Ta armia była finansowana i ubierana i żywiona z jego własnych dóbr. On nic na tym nie tracił, ponieważ za wszystko płacił cesarz z budżetu, a on armię werbował na Wyspach Brytyjskich. Także ci wszyscy rzekomo niemieccy żołnierze byli w większości Irlandczykami, albo Szkotami, albo Anglikami. No ale wiadomo, że Wallenstein miał mnóstwo zajęć i on nie był w stanie tego wszystkiego sam dopilnować. No i miał bankiera Jakuba Basewi z Troenburga. To był ten człowiek, który zastąpił na stanowisku cesarskiego bankiera i bankiera wojskowego Mordechaja Meissla. Postać upoetyzowaną przez Leo Peruca, z którego żoną miał rzekomo romans ten właśnie cesarz Rudolf. Jakub Basewi z Troenburga został szlachcicem czeskim, no i pilnował interesów Wallensteina, interesów armii, która walczyła ze Szwedami w Czechach, Bawarii, w Saksonii, w Turyngii. Kiedy gwiazda Wallensteina przygasła i został on zamordowany przez Irlandczyków, którzy rzekomo byli nasłani przez Habsburgów. Tak naprawdę nie wiadomo, przez kogo byli nasłani. Ja napisałem wprost, że przez Londyn, bo jest taka książka, która się nazywa Sojusz brytyjsko-habsburski i ona dotyczy dokładnie Wallensteina. Ona jest po angielsku oczywiście wydana. Do tego się okazuje, że Walter de Veru, który po prostu wbił włócznie, bo złamał wcześniej szpadę, wbił włócznie w pierś Albrechta Wallensteina, to jest nieślubny syn lorda Essexa, kochanka królowej Elżbiety, no to sprawy się trochę klarują i czyszczą, bym powiedział. I jeszcze raz się potwierdza, że ta obecność Londynu, ta obecność Brytyjczyków w Europie Środkowej jest żywa i czynna przez cały czas. Tam nic się nie zmienia. Oni są albo, jak nie ma ich w banku, to są w wojsku. Jak nie ma ich w wojsku, to są w kościele, tak? Jednym lub drugim. Zawsze gdzieś są. No ale okazuje się, że historia Jakuba z Basewi jest w ogóle absolutnie nieprawdopodobna, ponieważ kiedy zabito Wallensteina, on się ratował ucieczką, ale dojechał do Mladej Bolesławii i tam ponoć umarł, bo go brzuch rozbolał. Miał 36 lat, był to młody człowiek. Nie udało mu się uciec po prostu, że czyścili wszystko, no i jego też zabili. Jego rodzina, według takiego historyka, Janaczka chyba, który napisał biografię Wallensteina, przeniosła się do getta w Pradze i dożyła swoich dni w nędzy i biedzie. To nieprawda. Oni pochodzili z Werony, jego rodzina wróciła do Werony i proszę Państwa, możemy to sobie prześledzić na tych wszystkich żydowskich stronach genealogicznych, które są w internecie, że ci, którzy wrócili, tam powiedzmy Samuel Basewi miał syna o imieniu Izaak. Tak? Ten syn zmienił pisownie nazwiska, pisał się nie przez jedno E, nie przez dwa S, tylko przez jedno. No i miał kolejnego syna Samuela. I ten syn miał jeszcze jednego syna i ten syn z kolei wyjechał do Londynu. Tak? I tam mu się urodziła córka Maria i ona wyszła za mąż, za bardzo wpływowego miejscowego kawalera, oczywiście z rodziny sefaradyjskich Żydów, który się nazywał Izaak d'Izraeli i urodził mi się syn i to był Benjamin d'Izraeli, proszę Państwa. I tak dochodzimy od bankiera cesarskiego Jakuba Basewi do człowieka, który wręczył królowej Wiktorii cesarską koronę Indii. I nawet zajmuje nam to 5 minut. Po prostu. Więc trudno wątpić w to, co pan powiedział, że to wszystko są przypadki. Także, ale oczywiście, że to jest niesamowita ciągłość i to się, ale jest przerwana, no i to wszystko jest nazywane u nas spiskową teorią dziejów, tak? No i jest wyszydzane przez cały czas.
No jak wyszydzać, jak to można wyszydzać, skoro to, do tego można dojść po prostu, no jak mówię, bez żadnych specjalnych studiów, prawda? No oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie ma żadnego realnego związku pomiędzy Jakubem Basym i bankierem Wallensteina i cesarza Ferdynanda, a Benjaminem Disraelim. No jak nie ma bezpośredniego związku? Jest pieniądze i polityka, tak? I to jest dokładnie ta sama polityka, bo to jest polityka brytyjska. Tak? Jednego polityka brytyjska zabiła, a drugiego wyniosła na szczyt. No to jest, no jest w tym trochę magii, prawda? No ale jest to inny rodzaj magii niż ta, o której piszą trzeciorzędni autorzy, prawda? Nie ma tutaj bloków kamiennych zamienianych jednym słowem w jaskółki, magicznym słowem. Nie ma tutaj krzaku rozmarynu i róży, jest zupełnie coś innego. Nie ma oszukanej alchemii, bo wszyscy wiemy, że transmutacja metali nie istnieje. No ale jednakowoż trochę tej magii mamy, tylko że to jest zupełnie, jak mówię, inny rodzaj, moim zdaniem ciekawszy. I czasem jak się spotykam z czytelnikami, to oni mi mówią, albo pan to wszystko odziera z romantyzmu. To jest nieprawda, proszę państwa. Ja właśnie temu nadaję romantyzm, zupełnie inny, o wiele lepszy, rzekłbym, i ciekawszy niż ten wcześniejszy. No właśnie. No więc nie widzę powodu, żebyśmy o tym mieli nie mówić, skoro to są informacje jawne, czytelne i do zdobycia właściwie dla każdego w bardzo krótkim czasie. Powiedzmy o tym, napiszmy o tym książkę, jedną, drugą, trzecią, powtarzajmy to, kiedy tylko się da, no bo nie możemy żyć bez świadomości takich rzeczy i nie możemy się dać, no bo my nie mamy żadnej łączności z przeszłością, a jeżeli mamy, no to ona nie jest z pewnością tak chwalebna, jak ta, która się ciągnie za Benjaminem Disraeli, prawda? Ja nie wiem, czy on w ogóle podnosił kiedykolwiek kwestię tego swojego osadzenia w Europie Środkowej. Myślę, że nawet jeżeli nie podnosił, to musiał mieć świadomość, że jego korzenie tam sięgają i że nie jest to byle co, prawda? No, my nie mamy takich argumentów i nie mamy takiej historii, no, ale mamy inną, którą też możemy jakoś tam opowiedzieć. Pytania? Przechodzimy do pytań. A która jest godzina? Nie, no to jest jeszcze za wcześnie. Poczekaj, bo ja zapomniałem, co w tej książce napisałem i muszę sobie przypomnieć. To jest straszne, bo proszę państwa, to powstaje w takim napięciu i w takim tempie, że ja teraz jestem skupiony na kredycie i wojnie. Napisałem 9 rozdziałów. Muszę to skończyć w pierwszych tygodniach kwietnia bezwzględnie. I ja po prostu się już duszę od tego. I po prostu nie pamiętam, co było w tym. Nie, no i to jest nic dziwnego, no bo... Więc dlaczego wykorzystuje 50%. Dlaczego Kościół katolicki cieszy się takim wzięciem, że on przeszkadza w takim... Znaczy, no zdecydowanie przeszkadza, prawda? No bo jeżeli mamy organizację, która jest konkurencyjna, no nie tylko jako no, powiedzmy, organizacja ideologiczna, no, ale jest to, bo to by się jeszcze dało znieść, prawda? Dałoby się jakoś oswoić. No ale Kościół przez całe stulecia był organizacją konkurencyjną gospodarczo, prawda? Klasztory pełniły funkcje bankowe, tak? Ale nie tylko, to nie były tylko funkcje bankowe. No, klasztory to były olbrzymie gospodarstwa rolne, które produkowały tanią żywność. Klasztory dawały Kościołowi niezależność. No stąd zawsze te wszystkie ataki na życie monastyczne. Jak każda kolejna herezja, każda kolejna reforma, tak, no to jest atak na życie monastyczne. Że za dużo jedzą, że śpią na pieniądzach, kury gdaczą, świnie kwiczą, na ołtarzu jajca liczą i tak dalej. A co to komu przeszkadza, przepraszam bardzo? Chyba za swoje, tak? Nie ukradli. No więc... To są historie, które są o tyle istotne, że no to kwestionowanie życia monastycznego to jest kwestionowanie niezależności Kościoła. Proszę państwa, musimy sobie z tego zdać sprawę, bo z chwilą, kiedy nie ma klasztorów, bogatych klasztorów, opanowanie hierarchii albo jej zdeprawowanie jest bardzo proste. Bardzo proste. Biskupi sobie nie dadzą rady. Więc no ze smutkiem trzeba patrzeć na to, że nie ma powołań, że klasztory pustoszeją, że jest ich coraz mniej, że ich funkcja jest coraz bardziej ograniczana,
że to życie monastyczne, życie zbiorowości jest wyszydzane ciągle, prawda, od wielu stuleci, że jest nierozumiane, bo po co oni tam siedzą? No, jest mnóstwo powodów, dla których oni tam siedzą. No, szalenie jest ważne to moim zdaniem, żeby przywrócić znaczenie. I opowiedzieć jeszcze raz, dlaczego ta funkcja klasztorów jest bardzo ważna. No to mówmy też o tym, opowiadajmy to. I ta moja nowa książka będzie też trochę o tym, bo tam są sami święci. W tej książce Kredyty Wojna tam jest wszystko. Tam się sprawa zaczyna od świętego Saturnina z Tuluzy, a kończy na świętym Tomaszu z Akwinu, tak, który się zdecydował, że jednak ten kredyt będzie udzielany, tak, że w doktrynie Kościoła jednak się pozwoli na pożyczki. Poprzez świętego Bernarda z Clairvaux, poprzez świętego Dominika Guzmana i poprzez całą plejadę innych świętych, których tam się pojawia niesłychanie dużo. A tłem tego wszystkiego jest walka polityczno-gospodarcza. Po pierwsze Plantagenetów z Kapetyngami, po drugie rozmaitych dziwnych tworów bankiersko-tekstylnych z Kościołem. Tak? No ale to sobie opowiemy o tym później. W tych sprawach czeskich szalenie istotne są różne szczegóły gospodarcze, bo z czym się kojarzą Czechy? Na przykład ze stawami, prawda? I my te wątki rybne odnajdujemy w różnych miejscach, w bajkach, nie tylko w bajkach spisanych dawno temu przez czeskich autorów, ale też w bajkach rysunkowych. Wszyscy pamiętamy Rumcajsa, Suma Holdegrona, wszystkie czeskie wodniki, które były w bajkach rysunkowych pokazywane, kiedy byliśmy dziećmi. Kiedy zaczyna się ta przygoda Czechów z hodowlą ryb? W czasach husyckich, proszę Państwa, ponieważ wtedy doszło do wystąpienia... Miasta ekspandowały po prostu. Kapitał miejski zaczął wykupywać grunty orne i tak naprawdę ostały się tylko dwie rodziny, które przy katolicyzmie w czasach husyckich, dwie magnackie rodziny, to byli Rożemberkowie, Niedźwiedź i Róża i Rożmitale, którzy utrzymali swoje latyfundia, a resztę przejęło miasto. Resztę przejęły miasta i miasta zaczęły kontrolować produkcję żywności, ale oni, żeby się utrzymać, musieli zmienić po prostu profil produkcji i zaczęli zakładać stawy. Południowe Czechy pełne są wielkich stawów do dzisiaj. I zaczęła się hodowla karpia na skalę przemysłową. Do tego stopnia było to ważne, że ci wszyscy ludzie obsługujący te stawy no, urośli z czasem do jakichś takich gangów, które rościły sobie cechy, prawda? Cechy też były swego rodzaju gangami. A ci wszyscy rybacy, ci wszyscy ludzie, którzy dbali o to, żeby na tych stawach był porządek, żeby ta woda tam odpowiedni poziom utrzymywała, żeby było czysto, oni rościli sobie prawa do części zysku i do zarządzania tymi przedsiębiorstwami. To były kompleksy prywatnych gospodarstw rybnych i jest taka słynna opowieść o buncie tych ludzi i oni się w pewnym momencie zbuntowali przeciwko ostatniemu Rożembergowi, przeciwko Petrowi Wokowi z Rożemberka, temu, który rzekomo przygotowywał zamach na cesarza Rudolfa, co to się dwa bloki kamienne zamieniły w jaskółki za sprawą rabina Lewego. 8 lat trwała wojna pomiędzy Petrem Wokiem Rożemberkiem a tymi gangsterami ze stawów. 8 lat z udziałem ciężkiego sprzętu, najemników, hrabia Rożemberg upominał się o swoje ryby ze swoich stawów. W końcu się to skończyło jakąś kompletną hekatombą tych ludzi, bo on wynajął takich najemników, którzy ich wreszcie pokonali i po prostu kazał wszystkich pościnać. Legenda mówi, że do wysokości piersi takie stosy z głów poukładał. No więc musimy sobie zdawać sprawę, że tam o poważne pieniądze chodziło. Oni głównie to wysyłali do Niemiec i do Włoch. Hodowla ryby wówczas nie przebiegała w tak błyskawicznym tempie jak dzisiaj, bo nikt tego karpia nie szprycował hormonami i nie karmił jakąś paszą, więc wyhodowanie pełnowartościowego egzemplarza trwało 5 lat.
Trzeba było trochę na to poczekać, no ale to było to wyjście, które uchroniło dwie magnackie czeskie rodziny od podporządkowania się kapitałowi miejskiemu. No a potem mamy XVI wiek i to już sobie możemy wszystko przeczytać w opracowaniach dotyczących gospodarki XVI-wiecznej, kiedy po ten husytyzm już wygasa i zaczyna się trochę cywilizować, kiedy magnaci czescy z powrotem wracają na pola i zaczynają przejmować ziemię uprawną, no i po prostu zaczynają sprzedawać i hodować zboże. I po prostu gospodarka czeska, magnacka gospodarka przestawia się z rybnej na produkcję zbóż, na produkcję żywności i produkcję paszy takiej. Tak to wyglądało i to jest niesłychanie fascynujące, ale do tego się trzeba, proszę Państwa, dogrzebywać. Nie ma tego podanego wprost i no, trochę szkoda, dlatego że umykają nam te sprawy, ponieważ ten husytyzm jest nam przedstawiany jako właśnie jakiś taki ruch ideologiczno-postępowy, który doprowadził do, nie wiem, do uszczęśliwienia ludzkości. Tak? Czesi zostali oderwani od Kościoła bardzo wcześnie, prawda? Już do tego Kościoła nie wrócili. No i stało się to za sprawą Jana Husa. Teraz się pisze, że Jan Hus nie miał nic wspólnego z Wycliffem. No chyba jednak miał, prawda? No chyba jednak miał. Jak pamiętamy, John Wycliffe to był ten człowiek, który próbował za czasów króla Ryszarda Plantageneta i króla Henryka IV z nowej dynastii Lancaster, no, zrobić reformę kościoła na Wyspach Brytyjskich, czyli oderwać ten kościół od Rzymu. To, co później przeprowadził Henryk VIII. To się o tyle wiąże z Polską i o tyle wiąże się z naszą historią, że ci zwolennicy Wycliffa zostali zmarginalizowani w czasach już Lancasterów, zostali zepchnięci na margines, ponieważ no, oni byli jakąś tam funkcją polityki wewnętrznej królestwa. Natomiast człowiek, który to zrobił, czyli Henryk IV Lancaster, to był ten pan, który tu się pojawił pod koniec XIV wieku razem z wielką krucjatą na Litwę. I dostał w skórę i musiał się wycofać. On tu był, jak się okazało, 3 razy, a nie 2, jak mi się zdawało. I piękny i bardzo długi materiał, wyczerpujący, napisała o tym Jola Gancarz w tej nowej, w 6 numerze Szkoły Nawigatorów. Olbrzymi tekst ze wszystkimi okolicznościami brzegowymi, z postawą księcia Witolda, jakże podłą, z tymi wszystkimi straszliwymi makabrami, które tam się odbywały w czasie oblężenia Wilna, kiedy oni mordowali ludność cywilną, ze wszystkimi fałszywymi listami króla Henryka do króla Władysława Jagieły, gdzie on w ogóle wybiela tych swoich zbrodniarzy. No i takie tam historie. No właśnie, więc mamy z jednej strony inwazję na Litwę, a z drugiej strony inwazję ideologiczną na Czechy. Tak? Czyli z jednej strony mamy, Wielka Brytania wysyła tu 240 okrętów wypełnionych wojskiem, a z drugiej strony wysyła tu magistrów z Uniwersytetu w Oksfordzie, takich jak Peter Payne. Litwa to wojna, a Czechy to ekspansja ideologiczna. I ja jeszcze nie mając takiej świadomości, że to tak rzeczywiście było, jakimś psim swędem napisałem pierwszy rozdział do 3 tomu baśni, gdzie opowiedziałem o takiej podróży w czasie i przestrzeni. Podróży z Pragi do Wilna. I to mi się tak złożyło. Praga, Wilno, dwie stolice, które się pozornie nie łączą w ogóle ze sobą, nie mają żadnych punktów stycznych, ależ oczywiście, że mają. I tą nitką, nitki, które je łączą, prowadzą wprost do Londynu. Hus no był jakąś tam kreaturą polityki brytyjskiej, tak? Kreaturą gangów miejskich, praskich i gangów z innych miast czeskich, które potem wyłożyły budżety na cały ten ruch husycki, który się po śmierci Husa rozpoczął. Czesi oczywiście opowiadają o tym jako o szlachetnym buncie idealistów przeciwko właśnie tłustym opatom klasztorów, skorumpowanym kardynałom, Niemcom
i można sobie to w tą całą czeską wersję historii, można sobie obejrzeć, do czego też zachęcam. Na YouTube jest mnóstwo tych filmów z lat 50. i 60., kiedy widać tą całą bohaterską walkę husytów ze złymi panami, prawda? Ze złymi panami niemieckimi, z Węgrami też, bo Węgrzy z racji tego, że Zygmunt Luksemburski, no, była to dla niego sprawa paląca, likwidowanie herezji w Czechach, no, Czesi ich wszystkich pokonują. Oczywiście, kiedy oglądamy te filmy, no to wygląda to dość komicznie, dlatego że widzimy tam tych wszystkich husytów, jak oni biegają z tymi cepami, kijami, grabiami i strącają tych rycerzy z koni, tak? Rycerzy w pełnych zbrojach, z kopiami, z mieczami, no bo są odważniejsi, przyświeca im szczytny cel, mają rację. No więc proszę Państwa, wszystkie te proporcje były dokładnie odwrócone. Dokładnie odwrócone. Husyci byli uzbrojonymi po zęby bandziorami, którzy wygrywali dzięki defensywnej taktyce, ponieważ zawsze byli skryci w taborze, który był taką ruchomą twierdzą z wozów. Tabor ten był obity blachą, bardzo grubą, którą wytwarzano na potrzeby tego taboru w warsztatach, które Žižka gdzieś tam uruchamiał, albo które po prostu funkcjonowały w miastach. Cały tabor składał się z 5000 wozów. Na poszczególne wyprawy wyruszało około 150-200. Każdy z ten wóz to było 6 ludzi uzbrojonych po zęby, w broń palną, do tego kusze, świetnie zaopatrzony. Ja tam piszę dokładnie, co było na każdym wozie. Ćwiartka wołu, 56 litrów wina, ileś tam funtów sera, chleba. Oni byli świetnie zaopatrzeni, znakomicie uzbrojeni, a przeciw sobie mieli tylko jakąś kompletnie nierozumiejącą niczego zgraję wojowników, niezdyscyplinowanych, przestraszonych, zmuszanych do tej wojny, no już to szantażem, obietnicą zysku, łupu łatwego, która była właściwie jakby z góry skazana na klęskę. Więc te wszystkie wizje, które mają Czesi, są niestety nieprawdziwe. Na pisanie scenariusza prawdziwej książki o Czechach, no nie wiem, czy się doczekamy tego kiedyś, bo nawet Sapkowskiemu się to nie udało, bo on mimo tych wszystkich tam jakichś prób demaskacji, on ciągle pozostaje pod wrażeniem i pod urokiem tego taboru. Dyscyplina w taborze była straszliwa. Žižka nie wahał się likwidować niesubordynowanych żołnierzy. Žižka nie wahał się likwidować herezji wewnątrz herezji. Robił to z całą brutalnością. Mamy sprawę Adamitów, która jest też podejrzana jak nie wiem co, bo nagle pojawia się, proszę Państwa, człowiek, który się nazywa Martin Hołska. I on wymyśla, że te wszystkie rabunki, których ci husyci dopuszczali się jako boży wojownicy, to trzeba dokonywać tyle, że bez ubrań, bo to będzie jeszcze bardziej po bożemu. I organizuje właśnie taki konkurencyjny gang, który dopuszcza się różnych bezeceństw, no i oni biegają nago. Žižka likwiduje to wszystko z całą surowością. Hołska zostaje spalony w beczce razem ze swoim towarzyszem. Wszyscy zostają wymordowani, nie ma żadnej litości. Więc tam jest no raczej mało szlachetności i mało idei. Jest zimna kalkulacja, jest całe takie, bym powiedział, rewolucyjne przestawienie czeskiej gospodarki, bo kiedy o tym czytamy, Ruch husycki w Polsce i w Czechach, jest taka książka napisana w latach 50. późnych, bardzo ciekawa. Tam jest opisane, jaka była funkcja tych wszystkich chiliastycznych przepowiedni o końcu świata. Ludzie porzucali swoje domy, porzucali swoje gospodarstwa, wręcz je palili, te zabudowania, po czym wyruszali na pielgrzymki, zorganizowane pielgrzymki przez jakichś obłąkanych kaznodziejów, pielgrzymki na góry. Góry miały oczywiście nowe nazwy, Tabor, Choreb, biblijne.
I tam oczekiwali na przyjście Mesjasza. Oczywiście Mesjasz nie nadchodził, a kiedy to wyczekiwanie się skończyło, oni już nie mieli gdzie wrócić. No więc zasilali plebs miejski, czyli byli włączani do pracy w warsztatach tkackich, mówiąc po prostu. Czyli stanowili tanią siłę roboczą. To jest taki bolszewizm, to jest istota bolszewizmu się tutaj demaskuje, bo dla nas bolszewizm to jest jakaś rewolucja, przygotowanie ideologiczne poprzez Marksa, Engelsa, Lenina, i który się składa właściwie z samych wypaczeń, prawda? Bo idea jest szlachetna, jak tam próbują niektórzy wmawiać, ale potem są już tylko same wypaczenia. Tam nie ma żadnej idei, nie ma żadnych wypaczeń. Chodzi o to, żeby jak największą ilość ludzi zmusić do ciężkiej pracy bez wynagrodzenia, a obiecać im coś. Królestwo Boże na ziemi im obiecać. Pielgrzymki na góry. No i to się odbywa w czasach husyckich po raz pierwszy. Po raz pierwszy to się odbywa, proszę Państwa, w Langwedocji w XII wieku, w czasach herezji katarskiej. I to był ostatni raz, kiedy kościołowi udaje się pokonać rewolucję robotniczo-przemysłową, nazwijmy to tak, bo to o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi ciężko pracowało przy krosnach za darmo, utrzymując rozmaite instytucje kredytowe, tak to oględnie nazwijmy. Potem już się nie udawało. Z husytami już się nie udało, a wszystkie nowoczesne rewolucje jedna po drugiej zaliczają zwycięstwa niestety. I kiedy w ten sposób na to spojrzymy, bardzo łatwo będziemy widzieć, jak to wszystko działa, jak funkcjonuje i kto za tym stoi. I jeszcze będziemy na tyle w komfortowej sytuacji, że będziemy mogli to opisać w sposób, jakby to powiedzieć, niespiskowy. Niespiskowy. Będziemy mogli to opisać w sposób może nie naukowy, ale taki publicystyczny i trzymający się, zwarty, spójny, koherentny. Bo jedno wynika z drugiego. Ludzie, którzy porzucali swoje domostwa, palili je, nie mieli już dokąd wracać. I gospodarstwa nie były uprawiane. Przejmowało je miasto, przejmował je Żiszka w jakiś zarząd komisaryczny, obsadzał swoimi ludźmi, natomiast oni byli kierowani do miast, gdzie po prostu stawali przy krosnach. Ja teraz właśnie zajmuję się studiowaniem kwestii tekstyliów w dawnych czasach. No, opanowanie obsługi krosna dużego to była poważna sprawa. Poważna sprawa. To była robota dla 3-4 osób. Zanim się to krosno przygotowało, to musiało ładnych parę godzin minąć. Było zapotrzebowanie na rozmaite tkaniny, więc ja nie sądzę, żeby to się odbywało, że tkacz decydował o tym, co robi, że on miał zlecenie i produkował dokładnie to, o co chodziło na rynku, tego, kto u niego to zamawiał. No i takich warsztatów, żeby te potrzeby rynku zaspokoić, musiały być dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy warsztatów tkackich, krosien szerokich na metr, które funkcjonowały 24 godziny na dobę, świątek, piątek. No i tu się ujawnia funkcja herezji. No bo jeżeli oderwiemy się od Kościoła, zlikwidujemy święta katolickie, no to wydajność pracy nam, proszę Państwa, wzrasta od razu. Bo heretycy nie muszą się przejmować. No mogą się przejąć niedzielą, prawda? Ale już rozmaitymi innymi świętami, a już świętami dotyczącymi świętych, to już się w ogóle nie muszą przejmować. Mogą spokojnie pracować. Mogą spokojnie pracować. I pracują. Ponieważ jesteśmy w epokach, w czasach dawnych, kiedy jeszcze nie ma mowy o mechanizacji, prawda? Wszystko jest napędzane albo ręcznie, albo wodą. Więc herezja musi bazować na tym, żeby jak najwięcej osób zostało sprowadzonych do niewolniczej pracy bez wynagrodzenia w zamian za jakąś fałszywą obietnicę. No i tak to wyglądało i tak to wyglądało później. Możemy w ten sam sposób spojrzeć na marksizm i też tam wszystko zagra i będzie pasowało. Będzie. No właśnie. Ja jeszcze zajrzę do tej książki przemądrej, bo może coś mi się przypomni. Ale nie tylko na marksizm. Okazało się, że nie jednak, prawda? Że dalej 12 godzin, prawda?
skrócone do 8, bo trzeba było zarobić trochę, dać zarobić przemysłowi turystycznemu, prawda? Więc robotnicy po pracy musieli kupić sobie piwo, wypić, gdzieś wyjechać bliżej dalej, kupić bilet na kolei, bo się akurat linie kolejowe rozbudowały. Więc trzeba to było jakoś przeorganizować. I teraz islamską wersję bolszewizmu, to jest to państwo islamskie. Tak. To jest ich wersja właśnie takiej herezji, takiego bolszewizmu. I na przykład ja na swoim blogu opisałam linki, opisałam taki artykuł z Atlantic Monthly, gdzie właśnie tam pokazano tę apokaliptyczną stronę tego państwa islamskiego, tej ich ideologii. No i ona rzeczywiście przypomina te ruchy w Europie, o których pan mówił. No oni, ja nie wiem, do jakiej roboty oni zapędzają tych ludzi, ale że do czegoś na pewno. Czegoś zapędzają. No, ostatnio była mowa o jakichś ruchomych rafineriach ropy naftowej. Aha, no ktoś musi tą ropę tam wydobywać. I obsługiwać. Więc pewnie to do tego ich zaganiają. Nie mamy nam takie tabliczki w toaletach. Prosimy nie spuszczać wody benzyną, bo jest tańsza, prawda. No właśnie, więc... Ale to dziękujemy Rosji za wojnę po prostu. No. Nie, no dziękujmy Amerykanom za łupki, dlatego że jedną z motywacji właśnie tej obniżki ceny jest to, że kraje arabskie chcą, żeby się nie rozwijała technologia łupków. Więc ropa musi być na tyle tania, żeby te łupki się nie opłacały. To jest jedna z motywacji. Fantastycznie. Ja myślę, że... Oficjalnie było to wyrzucenie, znaczy upupienie Rosjan, to... Cieszę, że teraz są dodatkowe. Swoją drogą to ma kilka celów, prawda? Po pierwsze trzeba udupić Rosjan, po drugie trzeba właśnie to państwo islamskie, bo ono się żywi ropą z zagarniętych złóż tam w Iraku i w Syrii. No więc jak ta ropa będzie tania, to nie będą mieli pieniędzy. Ja mam takie pytanie, gdzie oni mają, jaki mają numer konta, na który przyjmują wpłaty, bo... Chciałbym dać złotówkę od siebie. Nie, tym bandziorom nie ma co dawać. Oni sobie sami biorą. Ziszka przyjmował do kadzi takiej specjalnej. Ja tu opowiedziałem o filmie, który można sobie obejrzeć, o tym, jak przybywają uwolnieni od swoich dóbr doczesnych zwolennicy husytyzmu, przybywają do twierdzy Tabor i ich wejście na teren twierdzy zaczyna się od tego, że trzeba wrzucić pieniążek. Stoją trzy kotły. Jeden na złote pieniążki, drugi na srebrne, trzeci na miedziane. Wszyscy grzecznie wrzucają i przechodzą dalej. Kotły są pełne. Dalej jest rewizja osobista, a potem panie na prawo, panowie na lewo, panie do maszyn tkackich, do krosien, a panowie do kowadła albo do czegoś podobnego. Tak to wyglądało i nie chce być inaczej niestety. I póki co to chyba my tutaj jesteśmy jedynymi osobami, które mówią o tym w ten sposób. No, kopalnie też. No myślę, że jesteśmy jedynymi osobami, które opowiadają o tym w ten sposób, natomiast wszyscy inni od tego uciekają. Podobnie jak wszyscy uciekają od tej wizji Rosji przepuszczonej przez maszynkę kompanii moskiewskiej. Dzisiaj kolega przesłał mi jakiś link do jakiejś panelowej dyskusji gdzieś przy Grzybowskiej, która się odbyła, gdzie czwórka profesorów opowiadała o Rosji. No i znowu było to samo, tak, że Rosja uzależniona od Tatarów i że to twór tatarski i tak dalej. No, tatarski, ale potem się to zmieniło. Przyszła kompania i ta kompania tam siedziała przez ponad 50 lat. To jakiś wpływ na to jednak wywarła, prawda? Znaczy, uciekli, ale Iwan panował 50 lat. Potem trochę zelżało, po Iwanie trochę zelżało, bo Borys Godunow znowu próbował wprowadzić rządy kompanii. Potem był czas tak zwanej smuty i ja po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo teraz to do mnie dotarło, że ta cała smuta, kiedy wreszcie, co to jest ten czas smuty? Wreszcie nie mordują. Nie zabierają ziemi, nie wyrzucają ludzi z domów. No po prostu wreszcie można odetchnąć. Jak Rosjanie to nazywają? Czasem smuty, tak? A jak się nazywa? I chaos, prawda? Bieda z nędzą. Dlaczego? Bo Polacy przyszli.
A jak się nazywa panowanie Iwana? No to jest czas nieustającej prosperity, prawda? Wszyscy wzdychają do tego Iwana. Piotr Wielki, Stalin. No przecież to jest jakaś aberracja, proszę państwa. Nikt nie był pewien dnia ani godziny. Wszystkie elity, które były kreowane i usuwane, no po prostu nikt się nie mógł utrzymać, prawda? Car, wariat, abdykował 3 razy, po czym powracał na tron. Nie ma takich rzeczy w realnym świecie dzisiaj, a co dopiero wtedy. Przepraszam, w podręczniku akademickim jest oficjalnie, patrzyłem się, stwierdzenie, że północna Rosja miała być protektoratem brytyjskim. Był taki projekt. Tak, tak, mogę... Ale jak to miała być? Była! No, tam jest w trybie warunkowym, no ale można domyślać się, że była. Północna Rosja to oprycznina po prostu. Tak, i to jest ten protektorat brytyjski. W tym kontekście między innymi, także dosyć... Ale to niesamowite, to wreszcie można powiedzieć o tym tak otwarcie. Powiedziano. No to niedługo spodziewam się, że całą dyskusję panelową zorganizują. Ale nie, to tego nie ma się spodziewać, nie sądzę. W każdym razie a propos ekspansji rosyjskiej, bo tak jak spojrzymy na mapę, jak Rosja się rozrastała, to czasy Iwana Groźnego... ujawniają, że jest tam jakaś potężna pompka, która napędza ich pęcznienie w postępie geometrycznym. Upadek Hanatu Syberyjskiego. Nowogrodu, Pskowa. To jest naprawdę małe miki. To, co się dzieje na zapleczu, to jest dopiero coś. Tam są naprawdę setki tysięcy kilometrów, nawet miliony kilometrów obszaru, który formalnie przechodzi pod... kontrolę rosyjską. Także jest to gigantyczny postęp i tak, z Polski tego może tak nie widać, ale... Z Polski w ogóle nic nie widać. Tak, ale zasadniczo a propos nastrojów naszych intelektualistów. Jest taki car, Paweł I, który miał na przykład plan zrobienia wyprawy. Znaczy to już z Napoleonem miał dogadane, aby zrobić wyprawę na Indie. Kwestia bułka z masłem. Nastroje są na uniwerkach krańcowo odrębne, że był to kompletny idiotyzm. Tymczasem wcześniejsze za Katarzyny Wielkiej powstanie Pugaczewa zakończyło się popsuciem stosunków z Persami, którzy no, mieli tam spalone miasta zdobyte przez tego wataszkę kozackiego, który, prawda... Potem go ścięli. No znaczy, nie, to jest finał, ale podłoże tego ścięcia było takie, że on zrabował wszystkie miasta perskie na wybrzeżu Morza Kaspijskiego. To jest te wszystkie bunty nad Morzem Kaspijskim. Mamy słynną pieśń, znaną w Polsce jako Wołga, Wołga. To Stieńka Riazin. To Stieńka Riazin, to drugi. Zaczynającą się od słów i za Ostrawa na Strzeżeń, na prastorniejszej Wałny wypływają teraz Pisnyje, a Stragrudny je ciełny. Tak? I na pierednim Stieńka Riazin. I on tam z księżniczką płynie. Tak? Z jaką księżniczką? Perską. I co on robi z tą księżniczką? A wrzuca ją do wody. Dlaczego? Bo bracia kozacy zaczynają z niego szydzić. Tak? Po prostu. I to jest... To jest dopiero numer. No i proszę państwa, to wszystko, te wszystkie historie, które my tutaj opowiadamy, one znajdują odzwierciedlenie albo w pieśni, tak? albo w literaturze trzeciorzędnej, którą ja zalecam. Za Elżbietę z podobnego człowieka można było zrobić Francisa Drake'a, admirała. Za Katarzyny Wielkiej zrobiono z niego skazańca, z Pugaczewa. Ale tak jeszcze a propos tego Iwana Groźnego i Stalina. Jak spojrzymy na demografię, która jest manipulowana, ale już powiedzmy po wojnie, już bardziej oficjalnie, można tym bardziej zaufać wskaźnikom, bo Stalinowi zależało nawet. Można powiedzieć, że Rosja rośnie. Mimo różnych tam wyzwań, robienia bomby atomowej i takich tam drobiazgów. Tymczasem przy demokracji... I po Stalinie, za Chruszczowa, już na przykład mamy taką politykę, która dopuszcza skrobanki, czyli przygotowuje, że tak powiem, depopulację. No ale ja nie wiem, dobra, ale to nie wchodźmy w ten temat, bo nam się to zupełnie zejdziemy na jakieś boczne tory. I przytoczyć słowa profesora Andrzeja Nowaka, który powiedział tak, że w wieku X i XI Polska i Czechy były krajami mniej więcej równej wielkości. Miały po mniej więcej 1 000 000 mieszkańców. Natomiast w tej chwili, po całej tej historii, Czechy mają ponad 3 razy mniej ludności. 3.
No dobra, sprawdzimy to. I w efekcie tego można mówić, że historia Czech była jakaś lepsza, bardziej barwna czy coś takiego, ale jednak rezultaty lepsze przyniosła historia Polski. Tak, lepsze rezultaty i ja nie mogę tego słuchać, dlatego że co jakiś czas ktoś podnosi się i mówi, ale proszę pana, czy pan nie widzi, że lepiej było porzucić ten kościół i związać się z protestantami, to byśmy na tym lepiej wyszli. No więc jak Czesi? Czesi się związali z protestantami i jak na tym wyszli? Zniknęli, prawda? Bo nikt nie rozumie, że wybór religii jest wyborem politycznym. Tak? I jeżeli podsuwają coś Anglicy, to oni nie robią tego bezinteresownie, tak? Tylko w jakimś określonym celu. Prawda? Chcą kogoś tutaj użyć do czegoś. Którą mamy godzinę? Bo może musimy się już streszczać. Za 22. A. Praga należy do 10 najbezpieczniejszych miast na świecie. To daje odpowiednie profity turystyczne. No ponoć złodziejstwo straszne jest. Ale jest zaliczana do 10 najbezpieczniejszych. To znaczy, jeśli chodzi o złodziejstwo, to ceny są pod ruskich turystów, wiesz. A, no tak. No. Ale Praga jest taki wypas. Ale to jest... No właśnie, ja jeszcze chciałem powiedzieć coś o pieśni popularnej i wrócić do wątku Saleszanego. Otóż proszę Państwa, kiedy się spalił Londyn, to okazuje się, że środowiska, które związane były z katolicyzmem, wynajęły czeskiego rytownika Wacława Cholara, do tego, żeby utrwalił świątynie, dawniej katolickie, później protestanckie w Londynie, zanim to wszystko się spaliło w 1666 roku. I to był Czech, który uciekł po prostu z Czech i zainstalował się w Londynie. On umarł w biedzie, ale nie był to byle kto, dlatego że on jako szpieg został wysłany do Afryki Północnej pod koniec XVII wieku w takiej słynnej wyprawie fregaty Mary Rose, która tam popłynęła, żeby wytłumaczyć bejom Tunisu, którzy parę dekad wcześniej wysyłali posłów do Pragi, żeby wytłumaczyć bejom Tunisu, że jednakowoż nie rozumieją nowych czasów i ceny na saletrę powinny być obniżone. I my ślad tej wyprawy, oprócz tego, że możemy sobie obejrzeć grafiki Cholara, które są do odnalezienia, o tym, jak to fregata Mary Rose, sama jedna, rozprawia się z 7 berberyjskimi okrętami pirackimi, to jeszcze jak ktoś lubi szanty, i to pamięta taką pieśń 24 był lutego, gdzie poranna rzedła mgła i wyszło z niej 7 uzbrojonych kryp i tak dalej. Już trzeci skrada się do burt, a zwie się goździk i z Algieru pasza wysłał go, żeby nam upuścić krwi. Tak to było. To wtedy, proszę Państwa, płynął tam Wacław Cholar, czeski rytownik, autor takiego zbioru litografii, gdzie widać świątynie angielskie, zanim one się spaliły. I katedrę świętego Pawła, zanim ona się spaliła i została zbudowana od nowa według projektu Christophera Wrena. Z tym świętym Pawłem i doktryną brytyjską, to jest szalenie ważne, bo oni, to jest wprost powiedziane, oni chcą być drugim Rzymem. Konkurencja między Rzymem a Londynem jest najoczywistsza na świecie. Święty Paweł nie jest tam postacią przypadkową. To jest wprost powiedziane. Skoro wy macie świętego Piotra, my mamy świętego Pawła i on jest ważniejszy niż święty Piotr. Po prostu. Tak jest montowana brytyjska doktryna polityczna, obecnie, no nie wiem, jedyna chyba poważna, prawda, doktryna polityczna, jaka istnieje. No nie licząc doktryny izraelskiej, która jest jeszcze poważniejsza. Jeszcze, no nie wiem, ja nie wiem, jak opisać doktrynę amerykańską, bo ona mi się rozłamuje na kilka części. To jest jakiś konglomerat słabo spojony moim zdaniem. Doktryna brytyjska jest po prostu jak stal. Ciągle. I myślę, że ciągle taka będzie. Myślę, że... A jaka jest doktryna rosyjska? Imperialna. No imperialna, ale to jest montowanie łupieszczych wypraw, które nie dochodzą do skutku, tak?
które przygotowywanie zamachów, którym ktoś wyjmuje bezpiecznik, tak, w ostatnim momencie, znaczy je unieważnia. Tak. Więc to są jakieś takie, mieliśmy wszyscy opowiadają o tym, jak to... Znaczy, no Afganistan. No Afganistan to było właśnie to unieważnienie rosyjskiej doktryny, prawda? Że oni się szykowali do wojny w Europie, prawda? Do III wojny światowej, a tu nagle wybuch Afganistan, tak? I co? I zamiecione. No więc myślę, że to jest tak, że oni mają różne wyobrażenia, może nawet traktują się serio, może mają nawet jakieś plany. Może ci generałowie rzeczywiście myślą, że są mocarzami, po czym się okazuje, że dzwonią dwa telefony i coś wybucha, ale nie w tym miejscu, gdzie oni myśleli. Tak? Pociągi jadą w drugim kierunku, wojsko się buntuje, rewolucja wybucha i wszystko idzie nie tak. Prawda? Ja polecam księdza Waleriana Mejsztowicza, kiedy on opisuje taki moment, że się szykuje wielka ofensywa na froncie wschodnim. Przychodzą całe pociągi kawaleryjskich bojowych koni dla oddziałów skoncentrowanych na wschodzie, które za chwilę ruszą przeciwko Niemcom. To będzie wiosenna ofensywa roku 17. I co się okazuje? Że dwóch smutnych panów przyszło do cara i powiedziało, a może by wasza wysokość abdykował. Car pomyślał, powiedział, a dobrze, i abdykował. I koniec. Nie było żadnej ofensywy, nie było niczego. No więc tak się kończy doktryna Rosji. Więc wszelkie fascynacje rosyjskie, wszelka rusofilia, która w Polsce odżywa, jest głupotą i fałszem. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Proszę bardzo. Zamordowany. Więc ja chcę odpowiedzieć od razu. Jest film na YouTubie, w którym Dugin się wypowiada na ten temat, że on chciał odwrócić sojusz. Chciał się połączyć z Francją i zwrócić z Napoleonem i zwrócić przeciwko Anglii. No słuszna myśl. Tak. Słuszna myśl, tak, ale nie zorientował się, kogo ma wokół siebie. No właśnie, a druga rzecz, o czym on nie mówi, no to jest sprawa polska. No przecież on doszedł do porozumienia jeszcze z Poniatowskim w sprawie odrodzenia Polski, prawda? I bardzo szybko zamordowany został, otruty Stanisław August. No tak. 5 lat później sam Paweł. Odrodzenie Polski. To jest ciekawa rzecz, bo to jest przełamanie kanonu w ogóle rosyjskiego, tego ich poglądu. Znaczy ja myślę, że oni w końcu zaczną mówić, jak było, no, bo nie będą mieli wyjścia. Istnienie Polski w kształcie takim, w jakim ona istniała przez 300 lat, jest nie do przyjęcia dla Londynu, po prostu nie do przyjęcia. Już musimy wyjść, proszę Państwa. Ponieważ trzeba będzie napisać, czy wszyscy słyszą? Trzeba będzie drugi tom tej czeskiej książki napisać, no to już mogę powiedzieć, że będzie tam jeszcze więcej o Kościele, bo trzeba będzie napisać o Kościele w Czechach w XX wieku, o kardynale Tomaszku i o prześladowaniach, o kardynale Wilku, który mył szyby. Jest nawet takie zdjęcie, jak kardynał Wilk myje szyby w takiej dżinsowej chustce po cywilnemu, wstrząsające zupełnie. No ale to jeszcze chwilę, dlatego że program jest bardzo napięty i plan na ten rok jest taki, żeby teraz skończyć kredyt i wojnę do początku kwietnia, potem napisać taką książeczkę z tej serii z Białosową, co Irlandzki Majdan wyszedł, która się będzie nazywała Żydzi i Imperia. I tam w skrócie, bo ja kiedyś to rozbuduję, żeby byli tacy ludzie jak Aaron Lincoln, jak Basewi właśnie, Józef Nasi i kogoś tam, i żeby był Daniel i Józef Egipski. O. I taki zrobimy sobie skrót perspektywiczny, taką oś czasu zbudujemy i mam zamiar to zrobić do lata, a potem chcę wydać pierwszą powieść, którą już prawie napisałem, ale będzie to pastisz, ponieważ muszę zacząć od pastiszu. Będzie się nazywała Pan Samochodzik Alista Wittsteina. I,
I ja miałem to skończyć w zeszłym roku, ale ponieważ tam mi się coś posypało w narracji, więc musiałem to odłożyć. Okładka jest już zapłacona i zrobiona od zeszłej wiosny. Gdzie... Ale to nie będzie dla dzieci. Nie, to nie będzie dla dzieci, to będzie dla dorosłych. Gdzie pan samochodzik, jego film Kraftwagen po prostu na tle zamku w Kamieńcu Ząbkowickim tam są przedstawieni. No, a potem chcę zrobić czwarty chronologiczny polski tom baśni na jesień. I to będzie... Tego roku? Tego roku. No to się panu nie uda. Uda mi się, bo już mam plan. Plan jest podstawą. Uda mi się, ponieważ ja to oprę, bo to będzie o czasach Zygmunta III Wazy. I to jest... Robimy kilka takich mocnych historii, czyli tak, śmierć carów szujskich, Annę Wazównę, Piekarskiego i coś jeszcze, co mi teraz... A i Dymitriada. To są cztery historie, które nam utrzymują całą narrację. Do tego wyszukujemy jeszcze szczegóły, które tam są pomiędzy innymi. I książka gotowa, pani. Ja już mam to wszystko przygotowane, to już jest posegregowane i czeka. Mam nadzieję, oczywiście mnóstwo rzeczy może się zdarzyć, mogę się rozchorować niespodziewanie na dwa tygodnie, tak jak to się teraz zdarzyło. No i teraz wydamy taki album, ponieważ nie można rezygnować z tej drogi komiksowej. Tomek pracuje od długiego już czasu nad takim albumem, który się będzie nazywał Narodziny Świata w 20 obrazach. I tam te wszystkie wątki, które poruszam na blogu, o których sobie opowiadamy tutaj, będą przedstawione, będą zwizualizowane. To nie będzie klasyczny komiks, bo jak Państwo pamiętacie, są takie japońskie ryciny dwudziestowieczne, opowiadają o historii rosyjsko-japońskiej. Takie drzeworyty z epoki Meiji, to się chyba tak czyta. Rozkładamy. I tam mamy jakieś fragmenty bitwy o Port Arthur. Do tego są japońskie literki, tekst opowiadający, co jest na obrazku. Więc Tomek rysuje coś takiego, a ja piszę tam krótki tekst, co widać. Niesamowite rzeczy widać. Niesamowite. I to będzie w maju, na targach majowych. Zostało 9 plansz do narysowania. No i na jesień spodziewam się, że będzie kontynuacja. No i mam nadzieję, że uda się zrobić drugi tom baśni z obrazkami w TDK. Także plany na ten rok mam ambitne. Chciałbym je wszystkie zrealizować. Nie, to idzie jak po grudzie, wie pani. Idzie jak po grudzie, ale jakoś idzie. Jakoś idzie. Udało się zesłać do druku kwartalnik. Będzie poniedzieli. Baśń pierwsza w twardej oprawie z 10 ilustracjami schodzi najdalej we wtorek. Potem zejdzie ten niby komiks, a potem już mam zamiar mieć gotową baśń, tą Kredyki Wojny i ona też, mam nadzieję, będzie na targi majowe, a jak nie, no to chwilę później. No bo wobec tego, co się dzieje na rynku książki, nie można zwolnić, proszę Państwa, tempa ani na moment. Ani na moment, bo konkurencja nie śpi, ja nie mam żadnych forów, nikt mi niczego nie ułatwi, nie pomoże, nie doda, więc tylko i wyłącznie muszę bazować na własnych tutaj jakichś pomysłach. Całe szczęście tych pomysłów nie brakuje, one ciągle są. Tego, co wymyśliliśmy do tej pory, no to brakuje czasu, żeby to zrealizować, prawda? Jest strasznie dużo. Kiedy będzie druga część amerykańska? Będzie. Będzie. Znaczy, ja myślę, że jak Pan Bóg pozwoli, to trzeba będzie 2 lata przepracować tak solidnie, na wysokich obrotach, żeby, no i zmieniać tę formułę. Bo szalenie ważne jest to, żeby wyjść z tej formuły. Czyli, bo miękka oprawa bez ilustracji, dlatego że chodzi o to, żeby wyprodukować maksymalnie luksusowy produkt, dostępny za jak najbardziej przystępną cenę. Baśń nowa, w twardej oprawie, z 10 kolorowymi ilustracjami formatu B5 na całą stronę, z kolorową wkładką, będzie kosztowała dalej 40 zł, proszę. A to będzie obniżone do 30.
taka będzie polityka mojego wydawnictwa, z czego się bardzo cieszę, ponieważ te okoliczności, które mamy, w ogóle pozwalają mi prowadzić tę politykę, co jest jeszcze lepsze niż szukanie historii o Henryku z piekła w książkach o Perówce. I to jest nieprawdopodobna satysfakcja, że ja mogę coś takiego robić. Ja tak słuchałem tej części tam z przodu dyskusji dotyczącej spiskowej teorii, tam takich strasznych rzeczy, że tu z ludzi robili niewolników i tak dalej. I muszę powiedzieć, że jakby ja mam kłopot, żeby to przyjąć do głowy. No. Mam kłopot, żeby przyjąć do głowy te tezy. No. I myślę, że bardzo wiele osób ma kłopot i myślę, że między innymi dlatego nie spotykamy się dzisiaj w Kongresowej, tylko w takim gronie i tutaj. I tak sobie myślę na przykład, czy ktoś z nas zabił gołymi rękami świadomie jakieś zwierzę? Dlaczego takie dziwne pytanie, pozornie związane? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest taki rodzaj doświadczenia, który mają ci tam panowie, co to wysyłają ludzi do kopań albo do krosien za darmo, bez względu na koszty, no tak, jakiekolwiek wartości, tak? I teraz, ale ja dalej mam z tym kłopot, żeby to jakby to przyjąć i uwierzyć, że rzeczywistość taka może być, tak? To jest tak, że doktryna imperialna różni się niewiele od socjalizmu, bo i w jednym i w drugim chodzi o to, żeby ograbić ludzi, pozbawić ich własności, a następnie dać im jakąś cząstkę tego, co mieli wcześniej i nazwać to etatem. Tak? Etatem. No, i są różne etaty. A gdzie jest korzyść dla organizującego? No, bo to takie pytanie się pojawia. No, sprzedaje tekstylia, kopaliny, podbija rynki. No po prostu w ten sposób. Może władza. Może władza. Władza obniża koszta produkcji, obniża koszta produkcji i sprzedaje produkt. Tak? No, ja ciągle, dlaczego ja wracam ciągle do tych tekstyliów? No bo jak czytam sobie o takim, było coś takiego jak powstanie kamizarni, tak, we Francji na początku XVIII wieku. Oczywiście na południu, tak, starym heretyckim południu zbuntowali się przeciwko królowi z Paryża jacyś miejscowi, tak? I cóż się później stało? No, powstanie się ciągnęło 2 lata, ekspedycje wojskowe i w końcu przywódca tego powstania skończył jako etatowy oficer wojsk brytyjskich, tak? I nic mu się nie stało. A tych ludzi tam zginęła masa. Dlaczego kamizardzie? No bo byli ubrani w białe koszule. No to trzeba mieć fantazję, proszę Państwa, niezmierzoną, żeby partyzantów biegających po lesie ubrać w białe koszule, prawda? Armia paragwajska tocząca 7-letnią wojnę w dżungli, tak? Z 3 najeźdźcami. Jaki kolor miał mundur paragwajski w owym czasie? Czerwony! Dlaczego? No, żeby było łatwiej było trafić. No więc to wszystko ma związek z przemysłem tekstylnym, który jest po prostu na zapleczu każdej wojny, XIX-wiecznej wojny i wcześniejszej też. No to się tak wiąże ze sobą. Jedni ludzie pracują dla wojny, inni giną na wojnie. Za tym wszystkim jest pieniądz, władza. No oczywiście, jeżeli to jeszcze nie podwyższymy, to trzeba niżej zejść, no to znajdziemy tam jakiś okultyzm, tak? Jakieś satanizmy, jakieś ofiary mniej lub bardziej krwawe i jakieś czarne msze. To zawsze się do tego dojdzie. Mamy ten poziom piekielny, potem bankowy, potem przemysłowy, tak? A potem mamy urzędników i etaty. I dotacje do książek. A dlaczego w tej ocenie życia monastycznego i jego zagrożenia rezygnować z patrzenia na tą stronę jakby religii czy wiary, na taką ideową stronę, na stronę wartości? Nie rezygnujemy, tylko że wszyscy przez to bo patrzą. Tak naprawdę chyba jest odwrotnie, znaczy, tak sobie myślę, że tak naprawdę to tu jest ten cel, a no, życie monastycznego, które są narzędziem, tak, mechanizmem, żeby to utrzymać. Nie rezygnujemy z tego, tylko że wszyscy patrzą przez ten pryzmat. Wszyscy wiedzą, że do czego jest klasztor, żeby naśladować Chrystusa. My to wiemy, ale zostawiamy to innym, sami opowiadamy o tej drugiej stronie. Nie mieszamy się do wszystkiego, naprawdę, nie muszę pisać o wszystkim. Niech o tym, jakie były reguły poszczególnych zakonów, jak one były realizowane, piszą inni. Ja się zajmę gospodarstwami wielkoobszarowymi, cysterskimi, kopalniami i takimi innymi historiami. Okazuje się, że w takiej historii zakonu cysterców
Ingmar Eber, nie pamiętam jak się nazywał ten autor, dziwne niemieckie nazwisko. Jest wprost napisane, że w XII wieku dwa szkockie opactwa cysterskie dysponowały flotą 170 statków do przewozu węgla kamiennego. I to jest ten węgiel zbierany z plaży. To jest ten węgiel, który został wypłukiwany przez klifu, przez morze. I to było wożone wzdłuż brzegów Szkocji i Anglii. Dokąd, skąd, nie mamy pojęcia, bo przecież nikt tego nie ma. Nikt tego nie zgłębia. No więc ja też tego nie zgłębię, bo nie mam dostępu do źródeł, ale przynajmniej o tym przypominam. Wyciągam to na światło dzienne i mówię, że coś takiego było. To jest ważna informacja. 170 statków, no to jest potężny tonaż. Zważywszy nawet, że te tonaże ówczesne były mikroskopijne w porównaniu z dzisiejszym. No ale no, ładnych parę ton można było przewieźć. No właśnie. Mam jeszcze taką refleksję, jak dzieci w wieku gimnazjalno i wokół. I któregoś razu miałem w ręku książkę do historii. Oczywiście w książce do historii biskup Krasiński, który tam pisał te swoje monachomachy, czy co tam. Krasiński, tak, na tych gminach. I tak wtedy zrzuciło mi się to w oczy, jakoś byłem po którymś niedźwiedziu. Zrzuciło mi się to w oczy i tak mówię w domu publicznie, mówię, zobaczcie, tutaj są biskupie. To trochę dziwne, że on tak publicznie, jakby w firmie, że tak no powiem, tak? Lżył tych mnichów, normalny człowiek, uczciwy, to powinien pójść najpierw do nich bezpośrednio, potem do przełożonego, a potem do wspólnego przełożonego, a nie publicznie takie brudy wyciągał, więc chyba powód był inny. Ale dlaczego to mówię? Bo tam ta książka do historii była sformatowana w dwie szpalty. I tak mi by się marzyła książka do historii, gdzie w jednej szpalcie byłaby oryginalna dzisiejsza książka do historii, a w drugiej taka inna rzecz, taka inna treść. Myślę, że możemy do tego dojść. I też pytanie, dlaczego o tym mówię, no bo rynek młodzieży szkolnej jest szerszy niż nasze 30 osób. Myślimy o książkach, tak, bardzo pragmatycznie dla dzieci. Myślimy o książkach dla dzieci, ale proszę Państwa, tych pomysłów jest tyle, że tak naprawdę przydałby się drugi autor. No. I tam siedzi Hubert, którego ja namawiam, ale to nie jest wina Huberta, tylko moja, bo z Hubertem się umawiamy na komiks o córce Mieszka I, która została królową Anglii, o matce Kanuta Wielkiego. No i tak się umawiamy, ja nie mam czasu napisać tego scenariusza, bo ja tak naprawdę jak pracuję z Tomkiem, to nie piszę scenariusza, tylko piszę taki esej, a on potem to rysuje według tego eseju i my to też tak zrobimy. Bo ja nie umiem napisać scenariusza, tak scena po scenie, po prostu uważam, że to jest idiotyzm, szczerze powiem. Rysownik musi i że obraz jest ważniejszy od tekstu i że tak naprawdę praca rysownika jest stokroć ważniejsza od mojej w tym komiksie i bez sensu jest narzucanie wizji tekstem autorowi rysunku, bez sensu. Dojdziemy kiedyś do tej Sigurdy. No i tak naprawdę przydałby się ktoś jeszcze równie sprawny. A czy przy dzisiejszym bezrobociu na rynku dziennikarzy, historyków sztuki, ale mówię zwłaszcza o tych tam studentach, czy tuż po studentach. Nie ma mowy. Oni by nie byli zainteresowani. Dochodzimy do słowa zaliczka. Dochodzimy do słowa zaliczka i tu się kończy. Stażem? Ja nie mam na zaliczki. No po nie, prostu. Staże są bezpłatne. Staż może finansować urlop pracy. Nie tam po prostu. Okej. To jest przede wszystkim, wszystko się kończy, kiedy przychodzi do pierwszego zlecenia na termin, tak? No i z dotrzymaniem terminu już jest kłopot. Ja rozumiem, że są ludzie zapracowani, ale no i termin i zaliczka. No ja się łudzę, że kiedyś będzie taki moment, że ja będę miał na zaliczkę, żeby zaliczkować pracę. Ale to jeszcze teraz nie ma, na przykład. No to, z tymi zaliczkami, pan tak dochodził jako od tych księgarzy. No właśnie, no ciągle są jakieś inwestycje, tak? No i trzeba. Ja mam bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o płatności i ceny tych wszystkich moich druków. Nie mogę narzekać, nie będę zmieniał drukarni, bo wszystko jest idealnie. No ale jednakowoż trzeba to wszystko realizować. Target się poszerza, klienci przybywają, ale nie przybywa ich jakoś strasznie dużo. To się rozszerza, ale za wolno. Koszta są, więc ja też nie mam jakichś oszałamiających zysków. No, a też muszę różne przedsięwzięcia przeprowadzać, tak? Dokończyć budowę i takie rzeczy. Więc zwykłe takie moje prywatne. No ale dobra, czekamy, może coś się stanie. Więc nie trzeba rezygnować. Ja myślę, że pierwsze koty za płoty i
i będziemy się rozwijać. I będą nowi rysownicy i będzie się to wszystko dalej realizowało. No, także będzie dobrze. Poproszę o pytania. Słyszałem o takiej instytucji Experveni? Nie słyszałem. No, może no, powinienem słyszeć, ale nie słyszałem. Tak, mniej więcej to w XVIII wieku, bo Benedykt chyba, nie, XIV, już tam numeracji nie pamiętam, ale ogłosił taką spikę, która jest tylko po angielsku, o dopuszczalnych umowach z kontrahentami i przede wszystkim ograniczającą lichwę. I to by było ciekawe, żeby przetłumaczyć tę spikę. To szkoda, że teraz mi pan to mówi, bo to trzeba przetłumaczyć. A to była spika przed likwidacją jezuitów, o ile pamiętam, no mniej więcej w tym burzliwym czasie. Niech mi pan napisze na kartce, jak ona się nazywa, tak? Mailem, Korzu zawalona w wirtualnym. Nie no tutaj, bo ja zapomnę zaraz. To karty są dobre. No właśnie, bo to trzeba takie rzeczy wyciągać i w miarę możliwości. No a propos kredytu, to bardzo kluczowa rzecz, bo to było takie podsumowanie co miał kościoła wówczas i do dzisiaj tego. W miarę możliwości trzeba je publikować i żeby one były, bo to jest szalenie ważne. Ja myślę, że w końcu ludzie, którym to będzie potrzebne do jakichś prac publicystycznych bądź nawet naukowych, po prostu sięgną to. Ja teraz w tym angielskim numerze Szkoły Nawigatorów zrobiłem takie wypisy, mi to przygotował jeden z komentatorów, Georgius, który wykonał całą olbrzymią pracę. I taką zrobiłem listę tekstów, w których się pojawia określenie Iwana Groźnego jako angielskiego cara. No i mamy tą listę wszystkich tych publikacji od XVI wieku do dzisiaj, prawda? I to pewnie się komuś przyda. Uważam, że to ważna rzecz. O, dziękuję. Więc będziemy to kontynuować, także to się na pewno nie zgubi. Polskie też w Siódmi, gdzie poruszali tę kwestię? Gdzie? No, że tego angielskiego cara groźnego. Nie, tam nie ma Polski, bo są tylko rosyjskie i angielskie. Rosjanie też. Tak, Rosjanie o tym pisali, ale bez wyciągania konsekwencji, no bo Rosjanie uważają, że te czasy, kiedy kompania była czynna na terenie państwa moskiewskiego, że to było w ogóle fantastyczne czasy. I to jest w ogóle jakaś schizofrenia głęboka, no bo z jednej strony mają tego Iwana i te wszystkie straszne rzeczy, w tym samym czasie czynna jest kompania, a oni tego nie potrafią złożyć. No nie potrafią. I to jest coś przerażającego. I no ja nie wiem, jak można nie widzieć rzeczy tak oczywistych. No ale no proszę Państwa, to, że nie widzą tego prości ludzie, tak, zwykli, tak, podeszli do mnie, dwójka Rosjan we Wrocławiu rok temu, w 13 roku na targach we Wrocławiu. Zobaczyli tę książkę, no ja im zaczynam opowiadać, o czym to jest, a czy o Marynie niż kurwa. A o Marynie akurat nie, no bo to słabsza jest historia, uważam, niż to, co tutaj mamy. No to ja im mówię, że no prawdopodobnie tego cara Brytyjczycy podmienili i to nie raz. No to się pośmiali serdecznie i poszli. No więc no, to nie trafi. Do zwykłego człowieka nie trafia do profesorów, tak? No tak, bo nawet w tych ich książkach takich popularno-naukowych, które wychodzą na temat historii, w tych chwili, w których parę się udało to dostać, to oni tak to opisują, no, bardziej zwracają uwagę, w jaki sposób okrutnie mordowano syna mniszków, no tak. Jak on wisiał, bo za lekki był, żeby umrzeć od razu. Tak, to jakie zrobili makabre. Z tego widowiska takie właśnie, no to ciągle się powtarza, natomiast tam to traktują jako właśnie taką ciekawostkę, że właśnie abdykował, wracał, no właśnie. Siedział, nie poznawali go tamto, siamto. Tak. Ale wniosków nie ma żadnych. Wniosków nie ma. No, no i właśnie. Tylko właśnie pojawia się informacja teraz w podręczniku, że protektorat brytyjski nad północną częścią moskiewskiego księstwa. I bez powiedzenia wprost, że ta północna część to po prostu opryszlina. Tak? No to kurczę. Więc się nazywasz, się w głowie nie mieści. No ja myślę, że doczekamy się niedługo takiego momentu, że wyjdzie ktoś, tak jak po drugim tomie baśni pojawiła się taka grupka osób na blogach, która zaczęła pisać, że to wszystko już było od dawna wiadomo.
Więc ja myślę, że niedługo pojawi się taka grupka osób, która powie, to wszystko już było od dawna wiadomo i że to nie jest żadna sensacja i udamy, że nic się nie stało, prawda? Udamy, że nic nie było, że to zawsze tak można było pisać, zawsze tak można było mówić, każdy o tym wiedział, ale to nie jest żadna afera i w ogóle nie ma o czym gadać. No ale chyba praktycznie nie ma jakiegoś, Rosjanie kręcili te różne swoje historyczne filmy. Ja no, ale one są tak, sobie, tak samo przytomne te filmy jak te czeskie, prawda? Ale w ogóle polskiego angielskiego gdzie tam nie ma. No ja to mówię jako rusycyzka, za tą historię niby nam wykładano, ale... No, w podręcznikach dla tych historii to w ogóle nie istnieje, prawda? Ja nie wiem, co się stało z obojętnością. On przestał się zajmować, bo on bierze pieniądze za to. Ale trzeba powiedzieć, wracając do Rosji i do Anglii, no to ostatnio profesor... Ostatnio profesor Nowak przyznał publicznie, że zainspirowany Korylusem zaczął zwracać uwagę na rolę Anglii w historii Rosji. Na ile to znajdzie odzwierciedlenie w tym, co on napisze, no to się okaże. Na razie nie znalazłem. Ja myślę, że w ogóle tą książkę całą, co on pisze o historii, to jest zainspirowany Korylusem. Bo ja też bo pan kiedyś powiedział, że trzeba nowo napisać historię. Ale proszę państwa, no jak można widzieć, nie widzieć kwestii kompanii moskiewskiej w historii Rosji? To jest po prostu, no to jest coś nieprawdopodobnego. Jak można udać, że tego nie ma? No przecież, a jeszcze kwestia jest taka, przecież mamy moment, kiedy z Morza Śródziemnego, i to sobie możemy u Brodela przeczytać, z Morza Śródziemnego znika Sir Richard Chancellor, który penetrował Morze Śródziemne, wschód Morza Śródziemnego, Morze Czarne. Co on chciał tam zrobić? Dostać się do Moskwy Południa. Dlaczego się nie dostał? Bo się Turcy nie zgodzili i nasi się nie zgodzili. Rzeczpospolita go nie przepuściła. Po czym rok 1553 Anglicy znikają z Morza Śródziemnego. Znikają. Powstaje Kompania Moskiewska, ona powstaje za czasów reakcji katolickiej za królowej Marii i zaczynamy pływać do Moskwy od północy. I kto tam płynie? Sir Richard Chancellor, prawda? Człowiek, który do tej pory żeglował po Morzu Śródziemnym. I oczywiście opisuje to jako wielce niebezpieczną wyprawę przypadkową. Tu go gdzieś tam wyniosło na nieznane brzegi, trafił, jechał saniami długo do nieznanego miasta, a potem się okazało, że to Moskwa. To jest wszystko kłamstwo. On tam pojechał na zaproszenie. To jest oczywista sprawa. On próbował się tam dostać od południa, nikt go tam nie wpuścił, więc pojechał z drugiej strony na zaproszenie po prostu. Trudniejsze warunki musiał być lepiej opłacone. Na śródziemnym ciepło. No właśnie. Teraz tak, wojna polsko-rosyjska, można powiedzieć tak jak w Rosji, że agresja Rzeczpospolitej na Rosję, to były lata 1605-1618 albo 19. Najciekawsza tutaj jest rola Stanisława Żółkiewskiego, pana. No u nas się uważa, że on nie zdobył Moskwy. On wszedł do Moskwy zaproszony. Tak. Zaproszony. Po prostu błagali. Podpisał układ w 1610. To było po bitwie pod Kłuszyńczynem. Zmarnował, jak wiadomo, wszystko Zygmunt III Waza, który później jeszcze po wejściu do Moskwy, po bitwie pod Kłuszynem, atakował Smoleńsk zupełnie niepotrzebnie, bo Smoleńsk sam się poddawał. Tylko poddawał się jemu go synowi, Władysławowi IV. Właśnie to jest tak przeciwne. To był ten moment i on wszystko zmarnował w tym momencie. Przyjrzymy się. Żółkiewski był kontynuatorem polskiej polityki, polityki jeszcze Zamoyskiego. On był współpracownikiem Zamoyskiego, ale Zamoyski zmarł niedługo wcześniej. Tak. No i pytanie, dlaczego Zygmunt tak głupio postąpił? No. Miał żonę Habsburżankę, prawda? I siostrę Luterankę. No, był otoczony całą zgrają. Tak, nie wiem, czy już wtedy działał. Miał lekarza protestanta ze wschodu. Czy był pilnowany na wszystkie możliwe okoliczności? Czy już wtedy aktywny był sojusz brytyjsko-habsburski? To jest pytanie. I czy on no, właśnie.
To ciekawe. To nie zagrało. Myślałem, bardzo możliwe. Logicznie postępował z polskiego. Znaczy tak, Minin z Pożarskim to nie jest żadna ludowa rebelia, jak chcą to widzieć Rosjanie. To ci, no, kupiec Minin i Pożarski, którzy wrzucili polską załogę z Kremla. To są ludzie, którzy za pożyczone pieniądze wynajęli najemników. Gdzie? Na Wyspach Brytyjskich. Przywieźli przez Archangielsk i ci najemnicy wrzucili Polaków z Kremla. Nie żaden prosty byt, bo żaden prosty byt niczego nie zrobi zawodowemu żołnierzowi. Pozostanie przez tego żołnierza przecięty na pół, tak? Szablą, czy toporem, czy czymś tam, co akurat żołnierz ma pod ręką. Więc to są brednie. Chodzi o to, że oni dostali kredyt na wynajęcie wojska, to wojsko wyrzuciło Polaków i po prostu inna opcja polityczna przeważyła. I to trzeba po prostu tak opisać, a nie opowiadać głupstwa. I oni dzisiaj mają swoją legendę o tym, jak Minin z Pożarskim wyrzucili Polaków z Kremla. To jest wszystko oszukane do dna. I operę właśnie. No więc, ale proszę Państwa, my tego nie odwrócimy, bo cała ta kultura jest zbudowana z takich fałszów. Ponieważ my jesteśmy w arcykomfortowej sytuacji, bo nasza historia też jest zbudowana z fałszów, ale u nas wszyscy wszystko przestawiają, próbują manipulować, więc my też możemy manipulować po swojemu, tak? I próbować to naświetlać inaczej niż oni. Hołd ruski to jest też kolejna nowa manipulacja, niesamowita, prawda? Hołd ruski, znaczy czegoś takiego. Ja z tym hołdem ruskim to jestem trochę, no trochę nie wiem co powiedzieć, no, dlatego że... Nie, już zrzucony. No zrzucony. No i przecież on zaraz umarł, tak? Obaj szujscy umarli, tak? On zostaje otruci w Gostyninie. Piotrek Jamski o tym napisał tekst o kaplicy Caruszyńskiej, chyba w piątym nawigatorze. O tym też trzeba będzie przeprowadzić w tym czwartym tomie, chronologicznym czwartym tomie baśni, takie cztery śledztwa dotyczące właśnie Dymitriady, Anny Wazówny, śmierci Caruszyńskich i Piekarskiego. Literatury współczesnej jest dosyć dużo na ten temat. Żółkiewski sam napisał początek i progres wojny moskiewskiej. I to chyba stale się po polsku napisał. Ale ale tak, te wszystkie interpretacje no idą w tym kierunku takim rosyjskim, tak? Że to jest wszystko przez tą historiografię rosyjską przefiltrowywane. No i my jakoś nie zabiegamy o to, żeby bronić tego momentu, tak? Wszyscy uważają, że te Dymitriady to jest coś, czego trzeba się wstydzić, tak? Że mieszamy się w sprawy obcego państwa. Tak, tam nie wszystko było w porządku. Ale nigdy, proszę pana, nigdy nie jest wszystko w porządku. To jest... Ludzie, którzy te akcje zaaranżowali, powtórzyli to, co zrobili Anglicy za czasów Iwana Grodnego. Po prostu. Próbowali powtórzyć to samo, o wiele łagodniejszej formie, przypomnijmy sobie. Próbowali przyłączyć Moskwę do Polski i wreszcie zakończyć ten horror, który tam się odbywał. Tak, oczywiście Jerzy Mniszek to był dawny pokojowiec króla Zygmunta Augusta, tak, bo to był ten sam facet. Czy nie? Czy ja się mylę? Czas pochodzenia, tak? Nie, nie. Mniszek. Tak, on był jakimś tam na zapleczu. Dobrze, to był ten facet, który zorganizował pokaz przybycia z zaświatów Barbary Radziwiłłowej, tak? Czyli on doskonale widział, jak się takie manipulacje robi, tak? Jak się podstawia człowieka w miejsce innego człowieka. Widział, jakie to wywołuje reakcje i wymyślił sobie tego Dymitra, oczywiście nie wymyślił go sobie. Ale to trzeba się nad tym przestudiować, bo nie. Mniejsza Kaszłokiewski to było... Wcześniej, bo Barbara Radziwiłłowna była wcześniej. Wcześniej, a my mówimy o czasach... Zygmunta III. A Zygmunta III był wcześniej. A nie wolno. To jest jak Jelanek. No tak, no ale kiedy już rzeczy się dokonały. No bo był to człowiek politycznie dojrzały, prawda? No i też trzeba się będzie przyjrzeć tej jego śmierci, prawda? W bitwie pod Cocorą. No to powiedzmy, w 1620 roku. No tak, ale te wszystkie wojny polsko-tureckie prowokowane, tak? To już jest osobna historia. Dobra, ale to będziemy się tym zajmować pod jesień, a teraz musimy
Przyszłą. Jaką przyszłą? Przyszłego roku. Nie, tego roku, Michał. Zobaczymy, zobaczymy. Tego roku. Tego roku. Lepsze są pytania jak niż dlaczego nie. No właśnie. Nie, tego roku. Dlatego, że doma ma 24 godziny. Nie, nie, nie. Ja mam wszystko poukładane na półkach, stoi, także jeszcze do tego... Tylko poskładać. Tak naprawdę trzeba to poukładać. Ale to się tak zawsze wydaje, a 20 wiek czeka. Michał, już mówiłem, wymyśliłem maszynę czasu. Czwarty chronologiczny tom baśni będzie ostatnim chronologicznym tomem baśni jak niedźwiedź. Potem czeskie historie będą szły swoją drogą, amerykańskie swoją drogą, kredyt i wojna swoją drogą. Natomiast te polskie przeniesiemy się w czasy bardziej współczesne i zrobimy to prostym zabiegiem. Napiszę książkę pod tytułem Wojny domowe w Polsce. I to nas wyrzuci po prostu w XIX wieku. Nic się nie martw. To co, to aż do powstań dojdzie? Tak. Ja mam dopiero 46 lat. Fufu na psa urok. Spodziewam się mieć więcej. Chyba się musi pan sklonować. Nie, to powolutku się wszystko zrobi. Proszę Państwa, ja sobie pomyślałem tak, że ja już się zamierzam właściwie tylko dobrze bawić w życiu. I to mi daje taką satysfakcję, że w ogóle nie ma o czym gadać. Będziemy to kontynuować, choćby się nie wiem co działo. Każdy głos sprzeciwu powoduje, że zwiększa się sprzedaż. Więc ja się nie spodziewam krytyki. A jeżeli już... Może nie zauważą. Może się pan rozdwoi, jedna połowa będzie krzyczka, pani znaczy, nie no, może kiedyś dojdzie do czegoś takiego, że będę musiał wynająć jakąś... Chyba, że Rojta się zainspiruje. Albo się go po prostu wynajmie. Mówiłem, jak zadzwonił do mnie Robert Stiller. Nie. Niedziela rano, 9:35, telefon. Robert Stiller, tłumacz Nabokowa w ogóle. Najwybitniejszy tłumacz w historii polskiej literatury. Czy to ja? Tak, to ja. Najpierw do żony zadzwonię. Czy ja jestem? Tak, jestem. Kto to jest Ebenezer Rojt? Mówię, nie wiem. Po co panu ten Ebenezer? Bo mnie szkaluje. Idę do prokuratora. Mówi Robert Stiller. Ja mówię, nie wiem, nie interesuje mnie to. Nie będę tego zgłębiał. Co to za człowiek? Proszę pana, on na pana napadł? Na mnie też napadł, na wszystkich napada. No Rojt to jest ktoś, kogo wynajmują w całkowicie fałszywej wierze jacyś dziwni ludzie, którym się wydaje, że zdeprecjonują autorów i ci autorzy będą mniej zarabiać albo coś tam. No to jest pomysł obłąkany, no bo będzie dokładnie odwrotnie. Czyli w ogóle to jest istniejąca osoba, czy to jest... Ponoć istniejąca osoba, ponoć to jest nawet jakiś profesor. Ja nie płaciłem Rojtowi, od razu powiem. Ja mu nie zapłaciłem. Albo za mało, bo przestał. No, nie, nic takiego nie było. Nigdy bym tak nie zrobił. A propos dobrej zabawy, co z wakacjami letnimi? Będą w tym roku? Będą, bo wybieram się do Jaślizg znowu. Zostałem zaproszony do będzie spotkanie w Rapperswilu. Na zamku w Rapperswilu 6 chyba czerwca albo 5 będę miał spotkanie autorskie, a drugie w Genewie. Nie wiem, jak ja się tam dostanę, bo przecież ja... Nie, kto tam przyjdzie? Nie, ponoć masa ludzi ma przyjść. Masa ludzi jest w Szwajcarii. Ja nigdy nie podróżowałem i po prostu muszę wsiąść w samochód i pojechać w ogóle przez całe Niemcy do jakiegoś obcego kraju, w ogóle gdzieś się zatrzymać, coś robić, po prostu chyba zemdleję. Tam jest łatwiej niż w Polsce. Łatwiej. Tylko drogo. Tam nie, wszystko jest załatwione na miejscu, już niczym się nie martwię. Nie, to jest jakaś rozwinięcie znajdujesz. A jaka książka jest? No to gratulacje. No więc tak. Książki FedExa, ale gratulacje. Nie, tam, więc później się obiecałeś. Lepiej to wszystko, ja lubię mieć wszystko pod kontrolą. No więc dojedziemy do tej Szwajcarii, potem jakieś wakacje, rodzinę wyślę nad morze, a sam pojadę na skwer Kościuszki w Gdyni na przełom lipca i sierpnia, bo będzie kiermasz, 3 dni. Wcześniej będzie w Szczecinie, no i gdzieś tam jeszcze pojadę, nie wiem gdzie. Także jakieś wakacje będą. Wszystko jest dobrze poukładane, także robota... Dobra organizacja to połowa roboty, jak mówię, więc organizacja jest dobra,
teraz trzeba tylko to wykonać. I myślę, że no jakoś to, to w końcu wykonamy. No. Nawet jeżeli tam będzie jakaś obsuwa, jedna czy druga, no to większość tych rzeczy się ujawni, to będzie opublikowane. Bardzo dobrze się pracuje z Tomkiem. Do Szwajcarii by się mogło przydać niemieckie tłumaczenia niemieckiej części tego nawigatora. Nie, już jest komiksy, wszystko jest, wszystkie książki są w sklepiku w Muzeum Rapperswilu, można kupić. Aha. Wszystko tam stoi, można sobie zamówić, także nic tam nie zginie. Czekam na jakieś dalsze pomysły zagranicznych wojaży, bo może się rozpuść tam i będzie mi się chciało jeździć, ale to musi być zorganizowane dobrze, żebym ja miał pewność, że tam będzie publiczność, a na razie to tej pewności nie ma. No. Wszyscy, jak te są te zagraniczne organizowane spotkania, no to co, redaktora Gadowskiego, no Grzegorz Braun zawsze ma, a ja tam jestem jakimś tam człowiekiem z tylnych siedzeń, więc też się nie wyrywam za bardzo. Już będzie po wyborach, zobaczymy. No właśnie, ja czekam aż te wybory się, ale będą na jesieni następne, ale to parlamentarne jest trochę inaczej. Dobra, chyba będziemy kończyć, nie? To ja mam jeszcze pytanie, dlaczego Kościół katolicki jest generatorem cywilizacji? Dlaczego to jest taka teza, która się pojawiała jest generatorem cywilizacji, dlatego że Kościół katolicki poprzez formy życia, które proponuje, formy życia zbiorowego, powoduje, że ludzie współpracują ze sobą dla chwały Bożej. I z tej współpracy wynikają jakieś bardzo konkretne rzeczy. Na przykład unowocześnia się rolnictwo, tak? Albo na przykład osuszane są banki, albo na przykład organizuje się... Służby zdrowia. Tak. Organizuje się pracę w warsztatach tkackich nie na zasadach bandyckich, tylko normalnych. To znaczy, że ludzie nie pracują, dopóki nie padną, a potem się ich wyrzuca, tak? Tylko pracują inaczej, tak? Mają czas wolny, mogą sobie pójść na święto, tak? Że nie ma tego momentu, że się tyra bez przerwy. Kościół obiecuje zbawienie za to, że się będzie czynić dobrze, tak? Prawda? To są wszystko ważne rzeczy, to wszystko generuje cywilizację, to cywilizację pokoju, prawda? Bo papież Innocenty III, o którym teraz piszę, miał taką wizję, żeby stworzyć świat pobożnych, pracujących ludzi, którzy będą czekali, aż Zbawiciel przyjdzie i zstąpi w majestacie. To się oczywiście zawaliło, bo nikt nie zna planów Bożych, a plany wielkich tego świata okazały się inne. No to myślę, że to jest taka odpowiedź. Poprzez organizację życia zbiorowego i różnych udoskonaleń tego życia prowadzi to do tego, że to życie staje się znośne. Ludzie nie zjadają się nawzajem, na przykład. Nie mordują się w sposób dziki. Ciekawe jest też pytanie odwrotne. No. Dlaczego te inne ideologie nie są tak twórcze jak Kościół katolicki. Co nie są stworzyły? Generatorami cywilizacji. Wszyscy tak? mówią, że jak najbardziej protestantyzm, tyle wynalazków, taki postęp techniczny, to wszystko stworzył protestantyzm. Jak się przyjrzeć, to okazuje się, że w szczegółach nie tak dokładnie. Ale to też wymaga. No, żeby protestantyzm cokolwiek stworzył, to należało najpierw obrabować klasztory, tak? Wszystko spalić do gołej ziemi, zniszczyć, przejąć te budżety i na tych, ja szydzę, że protestancka skrzętność to jest robienie tego wszystkiego, co było przed protestantyzmem, tyle, że na trzy razy mniejszym budżecie, tak? Czyli musimy się ograniczać w wydatkach, a mamy większe, jakby to powiedzieć, wymagania stawiane, tak? No więc to jest zmuszanie ludzi do tego, żeby oni sobie żyli gorzej, prawda? Na tym świecie. Właśnie bez radości. Bez radości. Ale to nam wiele cywilizacje. Istnieje cywilizacja chińska. Ale ja nie znam cywilizacji chińskiej, ale ona jest równie wroga chrześcijaństwu, jak inne cywilizacje, powiedzmy, też wrogie chrześcijaństwu. Dzisiaj opowiadano o Chińczykach anegdotę. Był wypadek na morzu. I statek chiński zaczął tonąć. W pobliżu się znajdował angielski. No jak wiecie, zaczęli wyciągać najpierw kobiety i dzieci. Dla Chińczyków to był horror. Bo nie powinno się najpierw kobiety i dzieci, tylko starszych ludzi. Bo starsi ludzie to jest wiedza, która jest nie do odtworzenia.
A kobiety i dzieci nie są tacy takie wartościowe jak staś ludzie, więc to jest, to pokazuje przepaść cywilizacji. No przepraszam, ale na propos Chin, oni mają swój konfucjanizm. To jest mniej więcej tym, co można powiedzieć nauka, filozofia Sokratesa. Mniej więcej. Oczywiście jest tam jakaś przybudówka, bardziej może quasi-religijna, ale to nie jest przypadek, że oni jednak taką ciągłość mają. Zresztą czytałem coś o pochodzeniu ich pisma. Ciekawostka polega na tym, że ich pismo zdradza pewne naleciałości, wręcz skojarzenia biblijne, jak tam kobieta to jest jakieś połączenie drzewo i owoc. Mniej więcej to z jakiejś loża bez tajemnic, tam była taka zakładka o Chinach. Czy to aby prawda? Myślę, że tak. To jednak nie jest konfabulacja. Jeżeli jakieś słowa, no to przecież tak bzdurnych kłamstwa nic by nie robił. No właśnie nie wiem, czy... To możemy sobie Googlem łatwo zweryfikować. No, ale ciekawostka, w Chinach byli bardzo szanowani jezuici, którzy... No, nawrócenie Chin byłoby ogromnym sukcesem. Późniejsi papieże, ich akomodacje, czyli dostosowania wiary katolickiej do kultury chińskiej, zaczęli z powrotem... Tam siedzi autor tekstów o jezuitach w Chinach. Brawo, gratuluję, bo to jest bardzo znany temat. Mateo Delici było tylko w polityce przyzwoity tekst. No, I autor fantastycznego tekstu o Rodezji w najbliższym numerze Szkoły Nawigatorów. Proszę bardzo, Tomek Adamkiewicz. Brawo! Ale co do Chin, oczywiście Chińczycy mogą być nam przedstawiani jako ludożercy z różnych powodów, ale to jest zupełnie nie tak, a raczej nawet na odwrót. Nie, no to jest inna cywilizacja. To nie przypadkiem, że tam komunizm wprowadzono, zresztą a propos Mao, jego zamknięcia kościoła, dzisiaj na przykład mówi się tam kościół w Chinach jest prześladowany. No to jest kompletna żenada, bo to co Mao zrobił, niewpuszczanie zagranicznych kapłanów na przykład. Spójrzmy na to w ten sposób, że jest to dar od losu. Ten człowiek przypadkiem zakonserwował strukturę, która była tradycyjna. Tak, tradycyjna łacińska struktura. No ja nie dopuścił masonów, infiltracji zewnętrznej wewnątrz kościoła chińskiego. Śmiała teza. To nie jest śmiała teza, to jest jedna realistyczna teza. Moment. Bo tak naprawdę ja bym się wstrzymała od chwalenia Mao. Mówienie, że Mao... Największy z błędów nie, największy, bo przypadkiem był w najludniejszym kraju. No. Przepraszam, gdyby tam był król brytyjski i Chiny byłyby Irlandią, czy Irlandia byłaby tak wielka jak Chiny i tak ludna, to mogło się skończyć na większej ilości ofiar, co nie zepsułoby. Mistrz Pługa mieszkał 7 lat w Chinach. Dajmy mu się wypowiedzieć, dobra? Niech on coś o tym powie. Jest we Wrocławiu. Niech go pan zaprosi na jakieś... No ja go muszę zaprosić, bo on jest bardzo taki fajny i kontaktowy. On ma żonę Chinkę, chińskie dzieci. I siedział tam 7 lat i on o Chińczykach wie bardzo dużo i o Chinach. A niech przyjedzie do Warszawy. On fajne rzeczy opowiada. Trzeba by było to trochę ośmielić i zachęcić. Ale myślę, że on łatwo, bo we Wrocławiu jak byłem na targach, no to on przez całe 4 dni siedział ze mną dzień w dzień od 12 do końca. To jest do przeprowadzenia, myślę. Dobra, kończymy, bo jest późno. My musimy wrócić do domu. Jeszcze do Grodziska z Łukatką, bo tak przypomnę. A komentatorów kopalń też świetnie. Właśnie, bo ja napisałem, bo ktoś napisał, że to jest kopalnia diamentów, a ja napisałem hodowla. Wszyscy na mnie nawrzeszczeli, a dla mnie hodowla to jest hodowla lasu. Że się pielęgnuje wartościowe drzewa, a usuwa te, które są zarażone, prawda, hubą czy innym śmieciem. I ja taki miałem, taką metaforę miałem na myśli, a nie jakąś inną hodowlę. Żona na mnie nawrzeszczała, że co ja tutaj wypisuję, ubliżam ludziom. To się z chlebikiem i musiałem, no właśnie. Nie widać było komentatora, to tylko się powołał na żonę. Ale wszyscy zamilkli, więc myślę, że może pomyśleli sobie, że no nikt teraz to przegiął. Koniec tego po prostu. Nie przyjdziemy więcej. Nikt się nie poczuł. Czy mam coś podpisywać? Jeżeli tak, to służę.